24 pytania. Rozmowa poranka. Poseł na Sejm, jednocześnie sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień mamy jeszcze ładny, zapowiada się przynajmniej w Warszawie słonecznie i w miarę ciepło. I co, i to ciepło uda się nam utrzymać przez najbliższych parę miesięcy? Czy będzie z tym ciepłem i energią elektryczną problem? Panie redaktorze, zakładamy, że uda się utrzymać i ciepło, i to, że nie będzie problemów z energią elektryczną. Wczoraj zostały przedstawione kolejne rozwiązania, które mają na celu realizację tych założeń. Pakiet solidarnościowy pan premier przedstawił w dniu wczorajszym. Część tego pakietu będzie oczywiście procedowana ścieżką parlamentarną, czyli ustawową. W połączeniu z dotychczasowymi rozwiązaniami mam nadzieję, że uda się zabezpieczyć Polakom zarówno ciepło, jak i energię elektryczną, tak aby nie musieli się martwić, a tym bardziej zastanawiać się, czy skręcać na 16 czy na 17 stopni ogrzewanie, albo wyłączać wieczorem światło w mieszkaniu. Albo odpuchać wymalowany telewizor już w ostateczności. To dlatego, że kolega mnie tak naprowadził i z tą telewizją wyjechał. Natomiast mamy tak, 2000 kWh, 2600 kWh dla rodzin wielodzietnych, jak również dla rodzin z osobą niepełnosprawną. I teraz się zastanawiam, czy to jest to maksimum, czy znowu będą głosy, nie, no 2600 to jest stanowczo, kilowatogodzin rocznie to jest stanowczo za mało, trzeba to podnosić do 5 albo i do 10 tysięcy. Ja wiem, że można się licytować, ja to rozumiem, tylko pytanie, kiedy przyjdzie ta granica, że ktoś powie, nie, no już no nie przesadzajmy dalej. Panie redaktorze, to są założenia, wstępne założenia i nie twierdzimy, że są to sztywne założenia, oczywiście, bo jak to z założeniami bywa, czasami trzeba je modyfikować, weryfikować. Życie też weryfikuje i nie wykluczamy, że będzie możliwość ewentualnych korekt. Oczywiście w tym przypadku na plus tylko mogłoby być. Ale w tej chwili to są takie założenia i są to na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach, w domach. Więc w tej chwili to jest takie założenie. Natomiast nie jest to sztywne. Jako partia rządząca przyzwyczailiście i wyborców, i społeczeństwo do tego, że dajecie. Nie jest też żadną tajemnicą, że jesteśmy w czasie właściwie od wygranych wyborów do kolejnych wyborów trwa kampania, ale teraz tę kampanię widać bardziej nasiloną. Kiedy przyjdzie taki moment, że skończy się tak zwany populizm szeroko rozumiany i partie nie będą się licytowały, kto da więcej? Panie redaktorze, czy w ogóle się skończy? Pan redaktor wspomniał, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. I to prawda. Tak zazwyczaj to wygląda. Natomiast czy rozdajemy? Panie redaktorze, nie powiedziałbym, że rozdajemy, bo ja tylko przypomnę jedną rzecz dosyć istotną. My jesteśmy ugrupowaniem, które pierwsze od bardzo dawna obniża podatki, czyli to nie jest dawanie ludziom, tylko wsparcie dla ludzi, którzy mniej płacą podatków przy jednoczesnym wzroście dochodów budżetu państwa. Panie pośle, ja nie chcę być złośliwy, ale wie pan, ja mam w miarę dobrą pamięć. Pamięta pan rok 2007? 2007 pamiętam. Pamięta pan, kiedy przegrywaliście wybory? Przegrywaliście wybory między innymi obniżając wtedy PIT. Panie redaktorze, pamiętam tak, ale nie było wprowadzane wtedy inne rozwiązania, które już wtedy pojawiały się w zamysłach. Nie było to 500+, to sztandarowe 500+. Coś podobnego było wtedy planowane, natomiast nie było zgody na to kierownictwa Ministerstwa Finansów. I to, jeśli jest to połączone, nie jest to rozdawnictwo, jak niektórzy twierdzą. Panie redaktorze, ja i pan też pochodzimy z Polski Wschodniej. Spod Karpacia. Nie ma co się wstydzić. Nawet można powiedzieć, że Przemyśl. Radymno, rzut beretem. Tak. I doskonale pamiętamy, co działo się na tych terenach przed 2015 rokiem, kiedy głównym, że tak powiem,
spisem powszechnym było tak zwany zeszyt, czyli branie na kredyt. Po 2015 roku to się skończyło. My tym, co oferujemy, programy społeczne, wyrównujemy raz tenże poziom życia, próbujemy wyrównać Polski Wschodniej do tej, można powiedzieć, lepiej sytuowanych części, ale jednocześnie pokazujemy, że pamiętamy o tych osobach, o których państwo polskie zapomniało do 2015 roku. Zapomniało albo starało się je pomijać, jako twierdząc, że jakoś sobie poradzą. Czasami trzeba komuś pomóc i dać szansę, żeby mógł na równym poziomie startować w życiu. I to nie jest rozdawnictwo, tylko wsparcie. I to wsparcie działa. I tak jak wspomniałem, panie redaktorze, obniżamy przy okazji podatki, a jednocześnie zwiększamy wpływy do budżetu państwa. I możliwość takiego operowania pieniędzmi i takiego gospodarowania pieniędzmi powoduje, że to wsparcie i ta pomoc tym, którzy zostali zapomniani przez państwo polskie kiedyś, może skutkuje tym, że dzisiaj w sklepach nikt już nie pyta o to, czy mógłby na zeszyt wziąć dla dzieci książki do szkoły, czy ubrania, czy dzieci rano idąc do szkoły mają śniadanie. Na ścianie wschodniej rzeczywiście. Panie pośle, spółki Skarbu Państwa przez ostatnie lata rzeczywiście generują niesamowite zyski. To jest prawda. Udało się firmy, które powiedzmy miały być nierentowne, były deficytowe, teraz generują zysk. Wczoraj słyszę na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, że zarządy spółek będą miały mrożone albo nie będą miały w ogóle żadnych premii. Jak to ma wyglądać? Premier tutaj sam mówi dokładnie, że on sam będzie to nadzorował, żeby tak dokładnie to przebiegało, żeby tych premii nie było. Panie redaktorze, co do założeń, ja tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje pana premiera. Natomiast czas, doskonale wiemy, czas, jaki w tej chwili jest, nie jest to łatwy czas. I to, że spółki Skarbu Państwa generują zyski, tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście niektórzy są zdziwieni, niektórzy zakładali przed 2015, że po co nam w ogóle spółki Skarbu Państwa, po co w ogóle państwu jakiekolwiek spółki, lepiej je sprzedać, pozbyć się. Dzisiaj, gdybyśmy to zrobili, dzisiaj bylibyśmy w sytuacji bez wyjścia, bo taka jest też prawda, że rynek wtedy, na rynku dyktowałyby ceny spółki prywatne albo z udziałem, tak jak niektórzy chcieli, z udziałem rosyjskim, bo niektóre spółki Skarbu Państwa były planowane w sprzedaż. No chociażby osławiony Lotos. O Lotos, Azoty też. Z Azotami to się chyba nawet udało. Zdaje się, udział rosyjski jest. Na szczęście nie w całości, ale być może niedługo już tego udziałowca też nie będzie. Więc mamy taką sytuację. A skoro to są spółki Skarbu Państwa, skoro wpływ na decyzje, które tam zapadają, ma państwo polskie, to taka decyzja, takie założenie jest, że mając taki, a nie inny czas, nie jest to czas na premie, nagrody. Dotyczyć to też ma spółek samorządowych, bo też chcemy to rozszerzyć na spółki samorządowe, bo to nie jest tylko tak, że generują zyski spółki Skarbu Państwa. No dobrze, ale samorządom, przepraszam, też się poprawiło, jeśli chodzi przynajmniej o dane z ubiegłego roku. A samorządowcy w dalszym ciągu twierdzą, że mają strasznie źle. Panie redaktorze, my tego nie negujemy, bo oczywiście jeśli rosną ceny, a w tej chwili mamy i problem inflacyjny, i problem wzrostu cen, to jeśli rosną ceny, to tak samo rosną ceny świadczeń, które mają, wykonują samorządowcy, czy to, co leży w ich kompetencjach. I na to też ze Skarbu Państwa jest wsparcie z polskiego budżetu. Idzie wsparcie dla samorządów, chociażby niedawno
przekazanie 13,5 miliarda złotych dla samorządów z szczególnym uwzględnieniem tych słabszych samorządów, gmin biedniejszych, gdzie każda gmina dostanie minimum na wsparcie 2,5 miliona złotych, samorząd powiatowy około 6,5 miliona złotych, a większy samorząd, kwota jest około kilkudziesięciu milionów złotych. I samorządy mają prawo dysponowania tą kwotą. Generalnie założenie było takie, założenie żeby były te dopłaty był to do energii. Pakiet energetyczny. Mhm. Natomiast oczywiście jest tam to fakultatywnie trochę, natomiast my zakładamy, że jednak gminy, samorządy będą to wsparcie kierować w miejsce tam, gdzie jest najbardziej potrzebne w tej chwili, czyli właśnie ten pakiet energetyczny. Ale to zależy od decyzji samorządowców. Także no, przypominam panie redaktorze, że przez ostatnie dwa lata przeznaczone zostało w ramach programu inwestycji strategicznych dla samorządów, wsparcie dla samorządów na różne inwestycje, kilkadziesiąt miliardów złotych, z czego takich pieniędzy samorządy nie dostały nigdy w swojej historii. I tutaj znowu odwołam się do naszego Podkarpacia, gdzie to jest 2-3 miliardy złotych dla samorządów, które wpłynęły lub wpływają w tej chwili, bo są rozstrzygnięte nabory i ogłaszane przetargi. I samorządy mogą realizować te inwestycje, które zakładały kiedyś w budżetach, zakładały w programach swoich rozwojowych, ale zawsze zakładały to z takim dużym znakiem zapytania albo, że tak powiem, zakładały przyszłościowo, czyli na świętego dygdy, za przeproszeniem. Teraz, mając te pieniądze... U nas na Podkarpaciu też się mówiło, jak się dwie niedziele do kupy zajdą. Tak jest. To udało się, że się zeszły. Jeżeli jesteśmy przy tematyce samorządowej, zdaje się, że wczoraj jednak został złożony wniosek o przesunięcie wyborów samorządowych. Tak, panie redaktorze, został złożony projekt ustawy, nowelizacji ustawy i gdzie głównym punktem jest możliwość przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Będzie miał możliwość, bo wybory zarządza premier, prezes Rady Ministrów i będzie miał możliwość prezes Rady Ministrów w terminie do końca stycznia 2024 roku zarządzić wybory, które mogłyby się odbyć najpóźniej ostatniego dnia kwietnia. Oczywiście jesteśmy na początku drogi legislacyjnej. Mamy nadzieję, że przejdzie to w Sejmie. Znamy tradycję senacką 30 dni, więc zakładamy tradycję senacką 30 dni. Ale to bądźmy uczciwi, ta tradycja senacka ma swoje umocowanie jednak w ustawie, w związku z powyższym. Nie, oczywiście, panie redaktorze. Z pełnym szacunkiem. Pan marszałek Grodzki czyta dokładnie tę ustawę, znaczy to konstytucyjnie, konstytucyjny termin. Później wróci prawdopodobnie do Sejmu, bo zakładamy, że wróci. Z poprawkami też nie ma się co łudzić. Nie ma się co łudzić i będziemy to procedować i mam nadzieję trafi to na biurko pana prezydenta. Z tego co wiemy, to pan prezydent przychyla się do tej propozycji. Samorządowcy też się cieszą, bo mają wydłużoną kadencję. Przypomnijmy, to jest to nowe otwarcie i nowa odsłona samorządności i samorządowości. To jest 5-letnia kadencja. No w tej chwili to już będzie 5,5 roku. Ale to też jest realizacja postulatu albo głosów, które płynęły z Państwowej Komisji Wyborczej. Też słuchaliśmy się w to i wychodzimy naprzeciw tym. Chociaż słyszę z ust polityków opozycyjnych względem pana, że to jest taka czysta polityka i zagrywka czy rozgrywka polityczna, bo przesunięcie tych wyborów ma skutkować tym, że macie w wyborach samorządowych przegrać jako formacja i to by rzutowało z kolei na wybory parlamentarne. Panie redaktorze, gdybyśmy patrzyli stricte politycznie i przez interes Prawa i Sprawiedliwości, to panie redaktorze, te wybory planowalibyśmy na jesień 2024 roku. A propozycja jest wiosny 2024 roku. I dodatkowo jeszcze przypomnę, że takie same głosy były w 2018 roku, że Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory samorządowe, że posypie się wszystko. W tej chwili
rządzimy lub współrządzimy w 8 sejmikach wojewódzkich, czego nie było wcześniej w historii, więc opozycja ma prawo tak mówić, oczywiście to jest wilcze prawo opozycji, natomiast patrząc stricte interesem politycznym Prawa i Sprawiedliwości, termin wiosenny nie jest też terminem, który byłby dla nas najlepszym, optymalnym. W sejmowych kuluarach posłowie troszeczkę narzekają, że po co przesuwać kadencję samorządowcom i wyborów samorządowych, skoro można by było na przykład wydłużyć albo skrócić kadencję Sejmu, bardziej ze wskazaniem przedłużenia. Panie redaktorze, no pan niestety, się uśmiecha, niestety, ale pan wie, że takie głosy są. Ale niestety, to tutaj nie mi oceniać, natomiast konstytucja jasno to reguluje, że kadencja parlamentu jest ściśle określona, 4 lata i tu nie ma możliwości wydłużenia, więc ten argument całkowicie odpada, natomiast skrócenie kadencji parlamentu, no to na to potrzebne jest 307 głosów. W tej chwili, z tego co wiem, byłby problem z uzyskaniem takiej większości w parlamencie. No rozumiem, że to wasze... Z każdej strony. Aha, rozumiem. No, ale też przypominam, tak sięgam pamięcią sobie do ostatnich wyborów prezydenckich, to jest rok 2020. Wtedy również były takie, powiedzmy, plany, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich. No i ostatecznie został przesunięty. I to nie była za bardzo też wasza inicjatywa, żeby było ciekawie. No został przesunięty. No, na to złożyło się dużo czynników, ale oczywiście w pierwszej kolejności była to też sytuacja z COVID-em i pandemią COVID-ową. Nie była to nasza inicjatywa wtedy. My chcieliśmy te wybory przeprowadzić w terminie takim, jaki wynikał z konstytucji, no ale trzeba było, że tak powiem, być elastycznym. Mhm. Co z Jarosławem Gowinem? To był wasz były koalicjant, reprezentujący Porozumienie. Panie redaktorze, mogę tylko powiedzieć jedno, życzę panu Jarosławowi Gowinowi zdrowia. Skoro on o personaliach, czy przy personaliach, Janusz Kowalski wczoraj znów zafunkcjonował na scenie rządowej. Można powiedzieć... Człowiek renesansu. Człowiek renesansu. Jak Feniks z popiołów. Teraz dla odmiany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z umową koalicyjną miejsce wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa jest przydzielone Solidarnej Polsce i to Solidarna Polska rekomenduje kandydata na to stanowisko. Rekomendacja Solidarnej Polski była na pana posła, teraz już pana ministra Janusza Kowalskiego. Pan premier przychylił się do tego i od wczoraj jest pan poseł, pan jest wiceministrem rolnictwa. Słyszał pan wczoraj Donalda Tuska w Poczdamie? Laudatora? Nie, panie redaktorze, w tym czasie byliśmy w Sejmie, mieliśmy blok głosowań, ale oczywiście słyszałem później z relacji, z odtworzeń. No to co, tak językiem młodzieżowym, dowalił Niemcom, co? Panie redaktorze, dowalił Niemcom. Jak to w przypadku Donalda Tuska jest, tylko i wyłącznie nie kłamie wtedy, kiedy się nie odzywa. No, wczoraj był tego kolejny przykład w swoim wystąpieniu, mówiąc o tym, że zawsze byli za kursem ostro antyrosyjskim, zawsze podkreślali niebezpieczeństwo, jakie może płynąć ze strony Putina, ze strony reżimu rosyjskiego, tylko jakoś w działaniach nikt sobie tego nie może przypomnieć przed 2015 rokiem. Więc nie wiem, o kim Donald Tusk mówił, prawdopodobnie mówił wtedy o opozycji, czyli o Prawie i Sprawiedliwości, ale jakoś mu się tak wymsknęło, że nie wspomniał tylko nazwy ugrupowania, więc możemy powiedzieć, że laudację wygłosił, ale na cześć Prawa i Sprawiedliwości, bo to działania Prawa i Sprawiedliwości przed 2015 rokiem, gdy ostrzegaliśmy, bo wspomnieć trzeba słowa świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, późniejsze nasze działania i to, jak reagowaliśmy na działania Rosjan, które po Gruzji dotyczyły później Krymu, Ukrainy.
przed tym oszczegał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Nie pamiętam sobie, nie przypominam sobie, ale być może mam słabą pamięć takich słów ze strony Donalda Tuska w jakimkolwiek momencie, ale za to przypominamy sobie słowa członków Platformy Obywatelskiej, w tym wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, mówiącego o tym, że Nord Stream to jest inwestycja prywatnego biznesu. A jak się okazuje dzisiaj, ani tam prywatnego, ani biznesu nie było, a było to tylko i wyłącznie działanie Rosjan wspólnie z Niemcami, bo to też trzeba podkreślić, i temu bardzo pomogła była kanclerz Angela Merkel, można powiedzieć polityczna mentorka. Która była błogosławieństwem dla Polski i dla Europy. Błogosławieństwem für Poland, tak jak to było, ale polityczna mentorka Donalda Tuska. Więc jeszcze raz powtarzam, Donald Tusk wygłosił wczoraj laudację, ale dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko zapomniało mu się wspomnieć nazwy Prawa i Sprawiedliwości. To i Olaf Scholz tam występował, ale już o Olafa Scholza będę pytał, bardziej zaprzyjaźnionego lewicowego polityka względem Scholza, Krzysztofa Gawkowskiego, za moment. Ale panie redaktorze, odnośnie Olafa Scholza, króciutko tylko powiem. Ma facet poczucie humoru. Ma poczucie humoru w kwestii Ukrainy, chociaż tam nie wiem, czy to jest dobre poczucie humoru. No to jest czarny humor, ale jak widać, gdy my ogłosiliśmy raport o reparacjach, stara płyta niemiecka o ewentualnej rewizji granic znowu się odezwała, tylko że my możemy powiedzieć językiem młodzieżowym do Olafa Scholza, nie strasz, nie strasz. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm. Dziękuję panu. 29 minut po siódmej. Reklama. Łącznie ponad 30 miliardów złotych wyniesie rządowa pomoc dla gospodarstw domowych i sektora energochłonnego. Chodzi o ograniczenie bieżących opłat za prąd po nowym roku. W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły tzw. tarczy solidarnościowej. Szef rządu podkreślił, że gwarantowana cena dla gospodarstw domowych będzie dotyczyła wszystkich składników rachunku. Obejmuje to wszystkie składowe. Przede wszystkim tam jest opłata dystrybucyjna, która w rachunku stanowi nawet 27% ceny energii. I w odniesieniu do tych składowych obejmujemy je wszystkie tą kalkulacją, tą regulacją. Ja może powinienem też powiedzieć, niech to wybrzmi teraz, że łącznie wszystkie te instrumenty to potężny wydatek. Jak dodamy wszystkie razem, łącznie z wydatkami na przedsiębiorstwa energochłonne, przekraczający znacznie 30 miliardów złotych. Po przekroczeniu 2000 zużycia kilowatogodzin lub 2600 kilowatogodzin w przypadku gospodarstw z osobą niepełnosprawną, rolników i dużych rodzin z trójką więcej dzieci, cena za kilowatogodzinę będzie wyższa, prawdopodobnie 3-4-krotnie. Od dziś osoby powyżej 12 roku życia mogą zapisywać się na kolejną dawkę szczepionki uodparniającej przeciwko COVID-19. Zapisać można się po otrzymaniu skierowania. Szczepienia będą wykonywane nowymi preparatami uwzględniającymi wariant Omikron, mówi szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Szczepienia, zarówno te pod kątem wariantu BA1 i te drugie, które jest pod kątem wariantu BA4-5, są oceniane w badaniach jako równie skuteczne przeciwko Omikron. Bo skuteczność jest powyżej 90%. Kolejne punkty szczepień sukcesywnie zaopatrywane są w fiolki z preparatem. Dziś nie we wszystkich będzie możliwość ich otrzymania. Nie będzie także możliwości wyboru szczepionki przypominającej.
Połączenia to hasło tegorocznego 65. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Dziś rozpoczyna się największy w Polsce, jeden z ważniejszych na świecie, festiwali o randze międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej, organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich, mówi jego prezes Mieczysław Kominek. Kiedyś Warszawska się łączyła wschód i zachód. Tutaj spotykali się muzycy, profesjonaliści i melomani ze wschodu i zachodu, a dzisiaj Warszawska się łączy zespoły, łączy różne style muzyczne, łączy melomanów właśnie z Europy i ze świata i pokazuje no, pewną jedność świata muzycznego połączonego w idei uprawiania muzyki kultury wysokiej. 65. Warszawska Jesień potrwa do 24 września. Polskie Radio jest partnerem medialnym festiwalu, a Program Drugi jego współorganizatorem. Sporo deszczu na północy, przelotne opady. Na południu kraju nad morzem miejscami spodziewane są burze. Poza tym sporo pogodnego nieba. Temperatura wyrównana, najchłodniej będzie na Pomorzu oraz w dolinach górskich 14 stopni do 18 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, a nad samym morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 85 km na godzinę. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. W drugiej kolejce fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy Lech Poznań wygrał z Austrią Wiedeń 4-1 i zajmuje w tabeli grupy C drugie miejsce ze stratą 3 punktów do Villarreal. Tymczasem Orlen Wisła Płock pokonała FC Porto 27-23 w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Przemysław Krajewski uważa, że przez cały czas na wciarze mieli to spotkanie pod kontrolą. Zagraliśmy bardzo dobrze w obronie. Potrafiliśmy odskoczyć na różnicę 3 bramek, która pozwoliła nam dograć to spotkanie do końca. W następnym meczu płoczanie zmierzą się z Paris Saint-Germain. W meczu Ekstraklasy Szczypiornistek JKS Jarosław przegrał z Zagłębiem Lubin 17-26. Natomiast polscy koszykarze zagrają dziś z Francuzami w półfinale Mistrzostw Europy w Berlinie. Trener Polaków Igor Milicic jest dobrej myśli. Wierzymy w siebie, wierzymy w nasz zespół, wierzymy w to, co robimy. Chcemy zostawić wszystko na parkiecie, żebyśmy zrobili kolejny krok w tym naszym celu. Początek meczu dziś o 17:15. Polskie zapaśniczki Angelina Łysak i Jovita Wrzesień zdobyły brązowe medale Mistrzostw Świata w Belgradzie. Łysak w kategorii do 57, a Wrzesień w wadze do 59 kg. Pierwszego dnia Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym w Székesfehérvár Natalia Dominiak i Oktawia Nowacka oraz Kamil Kasperczak i Łukasz Gutkowski zdobyli srebrne medale w konkurencji sztafet. Wielki szwajcarski tenisista, zdobywca 20 turniejów Wielkiego Szlema, Roger Federer, zapowiedział rychłe zakończenie kariery po londyńskim turnieju o Puchar Leivera, który rozpocznie się 23 września. Z kolei Magdalinet awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Chennai w Indiach. W 1/8 finału wygrała z Rosjanką Oksaną Sielechmietiewą 6-2 i 6-0. A w 11. kolejce pierwszej ligi piłkarskiej Sandecja Nowy Sącz przegrała ze Stalą Rzeszów 0-1. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No to wersja wideo i wersja radiowa już teraz startuje, drodzy Państwo, chociaż Państwo słyszeli rozmowy, przed też były. To jest poranek Polskiego Radia 24, 24 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Proszę Państwa, znając temperament gościa, to tylu pytań się z całą pewnością zadać nie uda. Chyba, że gość się dzisiaj zbiesi. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze. Witam Państwa o pięknym poranku. Tak, piękne. Ja lubię takie poranki, takie rzeźkie. Ale, no, rzeźkie, tak. I słoneczko się również w Warszawie pojawiło. Ja przepraszam, że tak upraszczam. I mam tak... dobry nastrój dzięki temu. Myślę, że pan redaktor i nasi słuchacze również. To prawda. Inaczej się całkowicie wstaje, inaczej się w ogóle jedzie do pracy. No i jeszcze człowiek się cieszy tym latem, bo to jeszcze w dalszym ciągu lato, ponoć. To tutaj już stracę nadzieję. Nie? No, muszę uczciwie panu powiedzieć, że tracę nadzieję, bo dzisiaj może ładnie, ale wczoraj i przedwczoraj to tak średnio. Trochę. Nadzieja umiera powoli. Ale nie ostatnia, czego przykładem jest społeczeństwo, naród Ukrainy, wojna na Ukrainie, to co się dzieje na Ukrainie. Mam nadzieję, że będzie długofalowe i Ukraińcy rzeczywiście odbiją terytorium, które utracili. Bo to i jest... co, i pójdą na Moskalę?
czy tylko po prostu odzyskają to, co stracili? Nie no, mówmy uczciwie, jak jest. Ukraina, jeżeli odzyska, co straciła na początku wojny, to będzie olbrzymi sukces, zwycięstwo i ona nic nie musi więcej. I nie powinna więcej, dlatego że rozpoczęcie tego konfliktu na jakimkolwiek innym polu będzie kosztowało Ukrainę większe straty. Dla nich jest ważne, żeby odzyskali swoje, mieli pełną niezależność swojego państwa, żeby nikt nie kładł im żadnego homonta swojej woli, tak jak Putin to próbuje zrobić. Jednocześnie, żeby mieli otwartą drogę do Unii Europejskiej. Te wszystkie rzeczy robimy jako Polska, wspomagając i będąc ambasadorem Ukrainy. Mam poczucie, że się klasa polityczna w Polsce, a propos Ukrainy, się naprawdę sprawdza. Mm-hmm. Wie pan, ja mam taki dyskomfort troszeczkę, ponieważ nie słuchałem bezpośrednio, ale już później z odwiki, czy czytałem komentarze po wystąpieniu, czyli Olafa Scholza w Poczdamie. I on też mówił, że to właśnie dzięki niemieckiej interwencji i pomocy bezgranicznej dla Ukrainy ta kontrofensywa ukraińska tak pięknie przebiega i Ukraińcy się bronią. Każdy się chwali tym, co może, ale prawda jest taka. Ale to jest ten czas, żeby się chwalić? Ale to każdy robi politykę na tym, co może. Myślę, że to robił kanclerz Scholz, ale ja wrócę do Polski. Nie ma porównania, ile pomogła Polska, a Niemcy. Znaczy, ja mam generalnie bardzo kiepskie zdanie, jeśli chodzi o pomoc, którą Niemcy czy inne państwa europejskie wysyłały do Ukrainy, bo mogły robić dużo, dużo więcej. Już nie mówię w tej części humanitarnej, bo to pozostawmy, tu Polska była bez wątpienia liderem światowym. Inni też pomagali, ale mówię w tej pomocy wojskowej. Trzeba było wysyłać więcej i trzeba wysyłać więcej, o czym mówi i prezydent Zełenski, i jego ministrowie. Ja wczoraj w polskim parlamencie miałem spotkanie z gubernatorami obwodów, które też są przygraniczne przy tym konflikcie na Ukrainie. Mówili wprost, my po prostu hartu ducha nam nie zabraknie. My potrzebujemy sprzętu. Jeżeli ktoś ma się czymś chwalić, to lepiej, żeby zamilkł, a dołożył więcej na przykład, nie wiem, czołgów, armatochaubic, czegokolwiek, co jest potrzeba na froncie, bo jest mały postęp w tej ofensywie ukraińskiej, ale też nie popadałbym w takie szaleństwo, że już zakończymy za chwilę tą wojnę. Mówiąc wprost, w hura optymizm. Tak, tak. Mhm. Znaczy jeszcze daleka droga do tego, żeby Ukraińcy mogli powiedzieć, zamknęliśmy temat. Daleka. Maria Zacharowa wczoraj w międzyczasie wystąpiła, rzeczniczka MSZ-u Federacji Rosyjskiej. I przestrzegała Amerykańców, żeby się zastanowić. No ja słyszałem w wypowiedziach propagandowych rosyjskich mediów, że to Polacy kontrofensywę tam prowadzą. I dlatego ukraińska armia wygrywa. No to jest tak, że w Rosji zaczyna się ferment negatywny. Myślę, że społeczeństwo, ale jakiś komentatorzy dojrzewają, że może ten Putin naprawdę nie jest taki wszechmogący, że to nie jest wcale tak, że jest wszechwodzem i wszystko wie. Każdy myślał, że jest wszechwodzem. I Hitler kiedyś tak myślał, i Stalin, i Mussolini, i pewnie byśmy jeszcze trochę tych autodestrukcyjnych dla państw przywódców znaleźli. I oni wszyscy byli debeściakami. No tylko ten debeściak kończył się wtedy, kiedy społeczeństwo patrzyło i myślało sobie, no nie. 50 tysięcy zgonów dzisiaj żołnierzy ukraińskich ponad. Rosyjskich. Myślę, że te matki i ojcowie zdają sobie sprawę jednak, że mieli syna i go nie mają. No jednak nie można Ale to wszystko w imię wojny ojczyźnianej. To wszystko w imię ochrony obywateli rosyjskich. Panie pośle, to jest jednak mniej więcej tak, że Rosja to nie jest tylko i wyłącznie państwo. Rosja to jest przede wszystkim stan umysłu. Zgoda. Ale wie pan, to jest jednak mimo wszystko tak. Na człowieka działa trauma i tragedia. Jak umiera ci syn albo córka, tutaj najczęściej synowie, i patrzysz, że tylko twój, to jeszcze jesteś w stanie to przeżyć. Ale jak zaczynasz rozmawiać na mieście, nawet w kuluarach nie piszesz tego, bo się boisz, bo cały czas tam rządzą przecież despoci. I jeden mówi, że zginął mu syn, i drugi, i słyszysz od piątego, i zaczyna się taki ferment, że tych synów naprawdę jest coraz więcej. To choćby nie wiem, jaka władza była policyjna, jak bardzo autorytarna, to w społeczeństwie nadchodzi kres. Przesilenie. To się w każdym społeczeństwie działo. Od Rzymu aż po faszystowskie Niemcy. Jak długo ze społeczeństwa można robić, przepraszam za ten zwrot, ale on jest chyba taki adekwatny wariata. Licząc na to, że społeczeństwo nie ma pamięci, że ma jakąś demencję, że w ogóle ja dzisiaj to ja, to zupełnie ktoś inny niż ja sprzed lat. No spójrzmy na najnowszą historię. No można. No, czas na przykład faszystów w Niemczech trwał 12 lat i kibicowało
i większość narodu. Ruchy nazistowskie, faszystowskie w Niemczech w dalszym ciągu są. To nie jest tak, że ale mówię nie o władzy. Mówię o władzy. To znaczy, jeżeli mówimy to o tym, co jest najważniejsze. No Putin rządzi dużo dłużej i miał to przyzwolenie. Przyzwyczaił też ten naród do tego, że jest wszechmogący i wyciąga go z kryzysu. Ale z drugiej strony traktował go kijem bejsbolowym. To znaczy każdy niepokorny albo więzienie, albo gułag, albo Syberia. No albo zastrzyk śmierci, no bo też tak było. No znaczy, powiedzmy uczciwie, reżim Putina zabijał przeciwników. To dlaczego pan używa czasu przeszłego? Przecież to się w dalszym ciągu dzieje. Jeden z prezesów poszedł do szpitala, wyskoczył przez okno. Nie chcę być naiwny. Inny w hotelu też dziwnym trafem wyskoczył przez okno. Znaczy, no wyskakują nie przez chcę okna, być no. naiwny w tej audycji, bo to nie u pana zawsze twarde pytania i mam nadzieję dobre odpowiedzi, ale ja wierzę, że Putina czas się kończy. Naprawdę. Znaczy myślę, że i w Rosji są ludzie, którzy myślą, no nie, no zwariował. No, ja bym pana nie chciał pozbawiać złudzeń kolejny raz, bo znów do nadziei wracam. Ja rozumiem, że no to też, było no, w kontekście takiej nadziei. Tylko ja panu tylko przypomnę, muszę, że już ponad dwa lata mówimy o tym, że po wyborach sfałszowanych notabene na Białorusi, że Łukaszenki już nie ma. No, on w dalszym ciągu jest. Nie. Ja tak nigdy nie mówiłem i powiedziałem, że reżim przez to, że Europa tak inaczej reagowała, to się utrzyma. Trzeba było albo do końca to dopiąć, albo nie mówić, że coś zrobimy, nie robiliśmy. Ja zwrócę uwagę na coś innego. Niech pan zwróci na tych radnych uwagę z Petersburga, którzy... A to nie są radni Petersburga, to są radni jednego z osiedla w Petersburgu. Dobra, to jest różnica. Ale niech pan poczeka. Bo to, taka rada osiedlowa dobra, podjęła sobie taką decyzję. Ale opowiedzmy o tym dokładnie. No, zbiera się grupa ludzi, prawda? Podpisuje dokument. Co się dzieje za kilka dni z nimi? Za kilka dni ci ludzie zostają aresztowani. Wszyscy. Dobra, podjęli tą uchwałę. I co się dzieje w następnym, znowu takim małym osiedlowym klubiku, nazwijmy to tak, w Moskwie? Oni wiedzą, że ci w Petersburgu już siedzą. Też podejmują podobną decyzję, uchwałę. Wiedząc, tak, że będą siedzieli. No, to ja jednak pokazuję, że tam ktoś myśli, to znaczy w Polsce też Solidarność rosła falami. Przecież nie obudziła się jednego dnia i nagle społeczeństwo wyszło na ulicę i powiedzieli, przejmujemy władzę. No to jest pewien proces. I wierzę, że tam jest część myślących ludzi. Każdy Putin padał. Mówię specjalnie to, bo przecież były Hitlery, Mussolini, już o tym mówiliśmy. Każdy padał. Autokrata został obalony. I ja jestem przekonany, że zostanie obalony. Nie wiem, czy więcej nie narozrabia, bo przecież Putin może się bronić. Są przecież narzędzia, które ma na końcu tych narzędzi. Jest przecież bomba atomowa, która też może gdzieś wylądować. To wszystko i to nie jedno. Wszystko się może zdarzyć, ale pada. No, im szybciej padnie, tym lepiej. Ale zanim się skupię na tym, czy Putin padnie, to wolałbym patrzeć na Ukrainę i tam trzeba pomagać po prostu wojskowo. A propos tego, co zaczęliśmy, bo oni jak się obronią, to dołożą cegłę do tego, że Putin padnie. Albo będzie jeszcze mocniejszy. Nie wiem, z czego ten wniosek byśmy mogli wyciągnąć, że jeżeli Ukraina wygra ten konflikt i się obroni, to Putin będzie mocniejszy. No dobra, panie pośle, ponieważ pan w polityce nie jest od wczoraj, ja w tym, co robię, też nie jestem od dzisiaj. Pan sądzi, tak zupełnie trzeźwo, że Putina ktokolwiek, zakładając, że nie zostanie uwalony, odstrzelony, jak zwał, tak zwał, czy sam przez okno też nie wypadnie, wychylając się, podlewając tak kwiatki. Ale ja tak uważam. Nie. No, zakładając ten scenariusz, on jest całkiem możliwy i realny. I on jest bardziej realny, ten scenariusz, który od razu zasugerowałem, aniżeli ten, o którym chcę rozmawiać. A mianowicie taki, że otóż Putin zostanie postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem. Nie, no. Ej, widzicie, ale jesteśmy w domu. Nie, no ja też to nie wierzę. Ja myślę, że bliżej jesteśmy tego, że któregoś dnia się obudzimy i dowiemy się, że Putin miał zawał, bo po prostu był tak przemęczony. No wiesz, no ale to paru wierzy, że to był zawał. No skomentujemy to wtedy, że to nie był pewnie zawał. No, on będzie chory. No każdy jest chory. No i co? No i skończy się era Putina. A jeżeli się nie skończy? Nie, no każdego się kończy kiedyś. To znaczy nie znam polityka i nie słyszałem o wodzu, który przeszedł wszystko. Już od Dżingis Hana przez Napoleona wszyscy byli najlepsi. No jasne, ale ja w dalszym ciągu stoję na stanowisku, że Rosja to jest stan umysłu. No to ja panu powiem więcej, czego się boję. Czytam dużo geopolityki, zresztą bardzo ją lubię i obawiam się, że po Putinie może przyjść gorszy. O tego się bardziej boję. To znaczy, że Putin dostanie zawału, a później się okaże, że mamy Putina do kwadratu, który będzie bardziej ortodoksyjny. No tego się boję, bo to dla Polski jest też wyzwanie, bo może ktoś przyjść i powiedzieć z tych siłowników, bo przecież tam są też dwie frakcje tych, którzy uważają, że wojna tak, ale na miękko i wojna tak, ale na twardo. Pełna mobilizacja kraju i rzucamy atomówki i jedziemy. No i boję się, że przyjdzie jakiś taki i powie, dobra, no i co?
No jakoś tak mamy... No, z drugiej strony Rosja może spróbować udowadnić, że jest niezwykle demokratyczna i uwolnić jednego z więźniów politycznych, który jest po prostu antypolonijny. No ale oczywiście. No, to... Jest wręcz nacjonalistą, bym powiedział. Jest. I o tym też lewica głośno mówiła, bo rozumiem, że myślimy o Aleksieju Nawalnym. Tak jest. No dokładnie. No, i wszyscy dzisiaj mówią, że to by był następca. No tylko ja nie wiem, czy dobry dla Polski, dla Europy. No bo może się okazać, że za 5 czy 10 lat będziemy sami sobie pluli w twarz i mówili, Boże, co się narobiło. Ja przypominam, że jak Hitler dochodził do władzy, to nadzieja w Europie była taka, że będzie nareszcie demokracja odmieniała się w taką bardziej pracowniczą. No to się skończyło taką pracowniczą demokracją, no że zginęło ja 60 milionów ludzi. Że NSDAP to była Narodowa Socjalistyczna Partia Niemiec. Tak. I faszyzm ma, ma swoje wielkie piętno. Faszyzm czy socjalizm? Nie, to narodowy socjalizm, czyli faszyzm. Jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądała historia Europy i świata, często kiepscy przywódcy byli zamieniani na gorszych. Oby tak nie było w Rosji. Ale za daleko pojechaliśmy. No to dobra. Dzisiaj to, trzeba pomagać Ukrainie, bo ona jest najważniejsza. Trzeba pomagać Ukrainie. Ukraina jednocześnie też zapowiada, że będzie współpracowała z Polską na niwie energetycznej. Czy dostawy węgla, czy dostawy energii. To no wczoraj Lewica zgłosiła ten pomysł, który jest szybki do zrealizowania, żeby połączyć szybkie, zbudować, bo tam brakuje kilku kilometrów sieci energetycznej pomiędzy Ukrainą a Polską i przysyłać już tą energię do Polski na tą zimę, bo ta energia jest 3 razy tańsza. Jeżeli udałoby się sprowadzać tą energię, to bezpieczeństwo energetyczne i rachunki za prąd mogłyby być dużo niższe. Wierzę, że to się uda jeszcze tej zimy, chociaż niektórzy ministrowie, wiceministrowie z ochrony środowiska mówią, że to potrwa rok albo dwa. No jeżeli, albo budujemy coś na szybko i pomagamy tu i teraz, albo mówimy, że są ograniczenia, bo na przykład nie można słupa postawić, bo trzeba zgodę. No, jest wojna. Znaczy, tutaj trzeba Polakom szybko pomagać, trzeba szybko sobie radzić, a nie zastanawiać się, czy my możemy słup postawić, czy nie możemy nie, postawić. Ale to oczywiście to wszystko można robić tak, jak pan mówi, tak powinno to być robione, tylko z drugiej strony przydałoby się też wtedy jasno, oficjalnie powiedzieć, nie będziemy nikomu wtedy odgrażać się Trybunałem Stanu albo w ogóle sądem. A widział pan, żeby Lewica kiedyś się źle w sprawie wsparcia ukraińskiego zachowywała? Od początku stanęliśmy po stronie rozsądku, mówiąc, że mocne poparcie Polski, czas na ofensywę dyplomatyczną, żadnych kłód pod nogi Morawieckiemu Lewica nigdy nie rzucała, bo bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Myślę, że w taki w sprawach wznoszenie się ponad podziały pokazuje, że są partie opozycyjne w Polsce, które rozumieją, czym jest polska racja stanu. Wczoraj z Markiem Dyduchem rozmawiałem i rozmawialiśmy właśnie o tej racji stanu. Tak. To jest, proszę państwa, taki zwrot dawno nieużywany, a warto naprawdę do niego powrócić. Wczoraj jeden z liderów, ja nie będę celowo używał ani imienia, ani nazwiska, ani nie będę personalizował, co to za partia polityczna, mówił o tym, jak już czuję, o kim pan mówi. Myślę, że nasi słuchacze też się domyślają. Na ile ludziom można bajek opowiadać? Wie pan, ja... No właśnie nie wiem, tak się zastanawiam. Gdzie jest ten próg śmieszności albo próg liczenia na to, że ludzie są po prostu niepamiętliwi, żeby nie powiedzieć inaczej? No jest społeczeństwo niepamiętliwe, akurat to jest prawda. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na samo dno tego, o czym pan mówi, bo rozumiem, że w tym wszystkim chodzi o bezpieczeństwo energetyczne w Europie i budowanie Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Tak jest. No ponoć wtedy ta partia była przeciw. To była jedyna partia, która była przeciwko. Ja i myślę, wszyscy wiemy, kto był przeciwko i jak wyglądała sytuacja. Lewica ostrzegała przed jedynką, mówię o Nord Streamie i obejściu Polski, że to będzie niebezpieczeństwo dla Ukrainy, dla Polski i okazało się, że jest niebezpieczeństwo polityczne. Pytanie, jak to szybko dzisiaj można naprawić? Bo to, kto był w przeszłości, gdzie, no to już jest za nami, bo wojna się toczy. Nie powinniśmy dopuścić w Europie, a propos tego, czy będą zmiany na Ukrainie, do odtworzenia Nord Streamów, to znaczy włączenia ich ponownie. Skoro to nie jest rozbierane, znaczy się w każdej chwili można uruchomić. No dokładnie. Ja tylko przypomnę, tam miał przebiec proces certyfikacji, to było do uruchomienia. Tak, no i my powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie stało się to, co się może stać, to znaczy wojna się jakoś zakończy, nie wiem kiedy, ale jakoś musi się zakończyć, bo wszystkie wojny się kończyły. I okaże się, że dalej handlujemy z Rosją, ona na tej sprzedaży gazu
i węgla, bo to przecież też był węgiel i ropy, zarabia miliardy dolarów, odtwarza swoją gospodarkę, a my wszyscy mówimy, dobra, jest spokój. To jest znowu spokój iluzoryczny, bo na chwilę, a nie na dekady. Jeżeli chcemy być bezpieczni w Europie, to inne źródła energii i bezpieczeństwo i solidarność europejska, ale w ramach Unii Europejskiej. Wypłaszczył pan moje pytania, albo wypłaszczył pan swoją twardą opowieść. Nie wiem, czy to jest asekuranctwo, czy to było celowe, czy to po prostu nie, tak samo z siebie wyszło. Widzę, gdzie jest problem. Nie nawiązuję do samego tego polityka, bo kwestię Nord Stream mamy, powiedzmy, omówioną i stanowisko też, ale mamy innego polityka też z tej samej partii, chociaż kiedyś ten sam facet był z zupełnie innej partii. Tam co prawda był innym ministrem. Ja nazwę go, tutaj, Radosław Sikorski. Tak jest. No tutaj w PiS-ie był ministrem obrony narodowej. Nie jestem fanem tego polityka. Za czasów Platformy Obywatelskiej był szefem, proszę państwa, resortu spraw zagranicznych. Plus jeszcze marszałkiem Sejmu. I ten gość mówił na przykład Ukraińcom, kiedy wybuchła pierwsza wojna ukraińska w 14 roku, oddajcie co Putin chce dla świętego spokoju, bo was pozabijają. Ten sam facet mówił, że straciliśmy szansę przyłączenia do Nord Stream 2. Jesteśmy w sytuacji, w której można podsumować przeszłość. Wszystkie takie słowa były błędami. No i co tu będziemy dużo mówić? No to był błąd. No bo przepraszam, po prostu się pomyliłem. No ale, albo bez przepraszam, no to była taka pomyłka. No dobra, tylko taki co, fake news. No ale pyta mnie pan o to, o cenę. No to złe to było. No i co? No ale było, wydarzyło się, trzeba było w 2014 roku być ostrzejszym i mówi to cała Unia Europejska, mówią też, Stany Zjednoczone. No, chociaż Polska teraz zachowuje naprawdę mocną przyłbicę, mówiąc, że wiedzieliśmy, ostrzegaliśmy, a to, co było w przeszłości, już jest przeszłością. Trzeba patrzeć na teraźniejszość i na przyszłość. I ta przyszłość jest najważniejsza, żeby nie doprowadzić do wojny na kontynencie, żeby nie było atomówek na stolicach takich jak Warszawa i żebyśmy mieli poczucie, że ceny gazu nie będą wariowały albo w ogóle gaz nie będzie odcinany i to jest dla nas ważne. No bo to prawda, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, natomiast ja pamiętam jako dziś, jako żwawo jeszcze ze szkoły PRL-owskiej, bo do takiej uczęszczałem podstawowej, takie hasło na czerwono napisane na białym kartonie. Pamiętając o przeszłości, no, budujemy przyszłość. Tak, dlatego trudno jest tylko i wyłącznie nie patrzeć wstecz, co się działo i patrzeć tylko przed siebie. Dlatego mówię o tym, że Nord Stream i jego uruchomienie ponowne byłoby katastrofalnym zagrożeniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego i w ogóle bezpieczeństwa Polski. Przewodniczący klubu Lewic Krzysztof Gawkowski, dziękuję panu. A Jarosław Wojtas z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest razem z nami. Dzień dobry panu, panie Jarosławie. Dzień dobry, kłaniam się. 2000 kWh, 2600 kWh. To są te pakiety solidarnościowe, a właściwie ten pakiet solidarnościowy, między innymi zaproponowany wczoraj przez premiera Morawieckiego. Czy to jest krok w dobrą stronę? Na ile stać państwo, żeby dokładało do cen energii elektrycznej i nie tylko? Moim zdaniem jest to krok w dobrą stronę, ponieważ ceny energii rosną i dla rodzin. Oczywiście to może być potężny wydatek, tym bardziej, że zima może okazać się długa i to, że państwo próbuje ulżyć właśnie obywatelom, to jest oczywiście słuszne rozwiązanie. Oczywiście można dyskutować do jakiej wielkości, natomiast myślę, że przynajmniej tak, aby te minimalne ilości niezbędne dla takiej czteroosobowej rodziny, aby spokojnie funkcjonować, to jest rozwiązanie optymalne. Myślę, że warto o tym myśleć. Wiemy, że ceny energii ze względu na wojnę rosną w zastraszającym tempie i że wzbudzają pewne obawy. Dlatego uważam, że tego typu rozwiązania należy popierać. Myślę, że pieniędzy powinno wystarczyć, no ale to też jest pewna gwarancja. Także państwo jest zainteresowane z troskami obywateli, jest wrażliwe na takie codzienne właśnie troski i to jest ważne. No i teraz pytanie, czy będą blackouty, a może właściwie inaczej powinienem je sformułować, jak często one będą występowały? No to jest oczywiście poważne wyzwanie. Niestety będziemy mieli tutaj pewnego rodzaju problemy z energią i tutaj dyskutujemy o tym już od wielu tygodni, to nie jest kwestia nowa. Miejmy nadzieję, że jak najrzadziej. Natomiast to powinno nas skłaniać do tego, aby szukać alternatywnych rozwiązań. Już nie może być powrotu do uzależnienia w jakikolwiek sposób od rosyjskich źródeł energii. Po prostu musimy stać się samowystarczalni albo po prostu zbudować taką europejską wspólnotę bezpieczeństwa energetycznego i wprowadzić alternatywne źródła od wiatraków czy energię pochodzącą z wody, czy budowania na przykład kolejnych stopni
na Wiśle, po energię atomową. Tutaj oczywiście dyskusja jest otwarta, to będzie wymagało czasu, ale dzisiaj już wiemy, że nie ma w ogóle dyskusji o powrocie do sytuacji sprzed wojny. W żaden sposób nie możemy być uzależnieni od Federacji Rosyjskiej. Po prostu musimy być w tym zakresie samowystarczalni. Samowystarczalni, ale my jako jedno ze wszystkich państw Unii Europejskiej, czy jako jedno z niewielu państw Unii Europejskiej? No to jest istotne. Ja się pytam chociażby w kontekście tej solidarności energetycznej, która jest tak jak z Yeti. No właśnie, nikt tak naprawdę jej nie widział, ale może właśnie ta wojna... Ale wszyscy wierzą, że istnieje. Przynajmniej powinna. Oczywiście to jest zabawne, że pomimo tego, że od wielu miesięcy obserwujemy agresję rosyjską na Ukrainę, do dzisiaj jako tutaj państwo Unii Europejskiej, elity europejskie nie podjęły wystarczających kroków do tego, żeby zbudować, czy rozpocząć budowę takiego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa energetycznego, ale to jest niezbędne, to jest konieczne. I oczywiście no, interesy narodowe w Unii Europejskiej grają ważną rolę i żadne elity polityczne w państwie nie przedłożą tutaj bezpieczeństwa energetycznego własnego państwa, to znaczy interesu ogólnoeuropejskiego na bezpieczeństwo własnego państwa. Oczywiście najpierw myślą w kategoriach narodowych, później wspólnotowych, ale trzeba to zrobić oczywiście wspólnie, ponieważ mamy do czynienia z bardzo dużym graczem, Federacją Rosyjską, która jak widać chce rozgrywać poszczególne państwa w ramach Unii Europejskiej. No ona nie tylko chce, ona to czyni. Właśnie robiła to skutecznie przez wiele lat. Dlaczego pan mówi, że robiła? Ona to robi w dalszym ciągu. Widzimy to spowolnienie chociażby działań, to wstrzymywanie się od pomocy, między innymi od wsparcia militarnego dla Ukrainy, i to jest spowodowane właśnie tym marzeniem o kupowaniu surowców poniżej cen rynkowych i przez to zdobywanie przewagi konkurencyjnej. To jest oczywiste, my o tym staramy się mówić w sposób dyplomatyczny, ale taka jest prawda, że rzeczywiście ze względu na chęć pozyskania energii poniżej kosztów w związku z tym proponowaniem niższych cen produktów na rynkach globalnych, niektóre państwa po prostu zachowywały się raz niemoralnie, no bo przecież wszyscy wiemy, co zdarzyło się w 2014 roku na Ukrainie, a drugi raz po prostu nieodpowiedzialnie i po prostu doprowadzono do takiej sytuacji, że teraz na szybko stara się znaleźć jakieś alternatywne źródło. Ale system bezpieczeństwa energetycznego dla całej oczywiście wspólnoty europejskiej, ale także w ramach państw narodowych musi zostać zbudowany, tak aby nigdy więcej już nie poddawać się szantażowi Federacji Rosyjskiej i po prostu zdobyć tę samodzielność, suwerenność energetyczną. Panie Jarosławie, przez lata funkcjonowała taka doktryna, czy też taka teoria, jeżeli nie doktryna, że z terrorystami się nie negocjuje. A tutaj jednak z tym terrorystą z Moskwy negocjują w dalszym ciągu światowi politycy, i to tej rangi europejskiej najwięksi. I Scholz, i Macron. I sobie pogawędki ucinają. Ja rozumiem, że rozmawiają o tym, te rozmowy się odbywały w czasie, czy pod koniec mistrzostw w siatkówce. Pewnie rozmawiali, kto zdobędzie mistrzostwo, nie? Przez półtorej godziny. Oczywiście chodzi o interesy. Tak? Nie wiadomo, no jakie interesy? No co to za interesy? Panowie rozmawiają o sporcie, no. Oczywiście tego typu hipokryzja jest obserwowana od dawna i to udawanie, że oczywiście tutaj te państwa Zachodu opierają swoją politykę na wartościach, to oczywiście wzbudza zażenowanie, ale dzisiaj absolutnie już nie ma powrotu do sytuacji sprzed wojny i myślę, że trzeba zrobić wszystko, by po prostu odciąć Putina i naprawdę doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie nie będzie mógł szantażować, czy ze względu na właśnie takie próby oddziaływania za pomocą wewnętrznych po prostu partii, w cudzysłowie rosyjskich, na scenę polityczną w tych państwach, Niemcy, Francja, Włochy i inne państwa, czy za pomocą po prostu szantażu takiego ekonomicznego, czy za pomocą próby przekupstwa z tej korupcji politycznej. No tego już po prostu nie może być i to z tą hipokryzją należy skończyć. I myślę, że tutaj też postawa naszego kraju świadczyć może, że można mówić wprost o tym, co się dzieje. Ten dźwięk, który państwo słyszą, sugeruje, że godzina 8. Dziękuję panu. Właśnie minęła. Czas na informację dnia. Michał Walczyk. Rachunki za prąd po nowym roku mają nie zaskakiwać ani właścicieli gospodarstw domowych, ani firm. Rząd przyjął pakiet rozwiązań. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną gotowy. Jutro uroczyste otwarcie inwestycji wartej 2 miliardy złotych. W tym serwisie także pełen emocji Eurobasket. Polscy koszykarze po południu zmierzą się z Francuzami.
Na początek jednak ogromne utrudnienia w kursowaniu kolei. Część pociągów miejskich w Warszawie, a także niektóre połączenia regionalne i dalekobieżne zostały odwołane albo zmienione zostały godziny odjazdów. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut. To skutki poważnej awarii linii energetycznej, do jakiej doszło nad ranem na stołecznym dworcu zachodnim. Pasażerowie powinni zapoznać się z nowym rozkładem jazdy oraz objazdami, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Obecnie w obrębie warszawskiego węzła kolejowego obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy. Pociągi, które kursują przez Warszawę, mogą mieć zmiany w komunikacji rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. W tej chwili nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta. Kolejarze honorują bilety kupione u innych przewoźników. 30 miliardów złotych rząd planuje przeznaczyć na pakiet rozwiązań mających zahamować wzrost cen energii elektrycznej. Jeżeli roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym nie przekroczy 2000 kWh, opłaty nie wzrosną. Powyżej tego limitu cena kWh wzrośnie kilkukrotnie. O ile? Tego dowiemy się za kilka tygodni po ustaleniu stawek przez operatorów. Wyższe limity zużycia obejmą m.in. duże rodziny oraz rolników. Nie wykluczamy korekt, zapowiada poranny gość Polskiego Radia 24, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Część tego pakietu będzie oczywiście procedowana ścieżką parlamentarną, czyli ustawową, i w połączeniu z dotychczasowymi rozwiązaniami mam nadzieję, że uda się zabezpieczyć Polakom zarówno ciepło, jak i energię elektryczną, tak aby nie musieli się martwić, a tym bardziej zastanawiać się, czy skręcać na 16 czy na 17 stopni ogrzewanie, albo wyłączać wieczorem światło w mieszkaniu. Szczegóły rządowej tarczy solidarnościowej, a także zapis całej rozmowy z naszym gościem udostępniamy na portalu polskieradio24.pl. Pod koniec miesiąca na kolejnym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy zakładającej przesunięcie terminu wyborów samorządowych. Radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast mielibyśmy wybierać pół roku później, niż wynika to z kalendarza wyborczego. Powód zmiany? Trudności z rozliczeniem dwóch kampanii naraz, bo w podobnym terminie odbywałyby się także wybory do Sejmu i Senatu. Nowy termin wyborów samorządowych uzgodniony zostanie w porozumieniu z prezydentem, zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest techniczna konieczność wskazywana także przez Państwową Komisję Wyborczą, a termin to prawdopodobnie będzie pół roku później, gdzieś kwiecień kolejnego po 23, czyli 24 roku, ale to nie jest jeszcze ostatecznie zdecydowane. Jak argumentują autorzy ustawy, samorządowcy opowiadają się za wiosennym terminem wyborów lokalnych. Na nową, 6-letnią kadencję Sejm wybrał dwoje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zostaną nimi zgłoszeni przez Klub Prawa i Sprawiedliwości przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej Maciej Świrski oraz sekretarz w Radzie Nadzorczej tej instytucji Agnieszka Glapiak. Oboje uzyskali po 234 głosy. Trzech pozostałych członków wskażą prezydent oraz senatorowie. Symboliczna wstęga jutro zostanie przecięta przy kanale żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną. Zakończy się tym samym pierwszy etap inwestycji, która umożliwi większym statkom wpływanie na Bałtyk. Datę otwarcia wybrano nieprzypadkowo. Jutro miną 83 lata od rosyjskiej napaści na Polskę. Przypomniał o tym w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Ten symboliczny moment, z jednej strony tragiczny dla Polski, chcemy przełamać poprzez właśnie jutrzejsze rozpoczęcie żeglugi i swobodnego uwolnienia drogi wodnej właśnie na Zalew Wiślany poprzez kanał żeglugowy. W ten sposób kończąc całkowicie z podległością rosyjską, bo przecież to był ostatni akwen, który nie był w jurysdykcji polskiej de facto, bo wpłynięcie na niego jakiejkolwiek jednostki wymagało zgody Moskwy. Budowa przejścia, śluzy oraz infrastruktury towarzyszącej kanałowi trwała ponad 2 lata. Koszt to około 2 miliardów złotych. Takich emocji fani koszykówki nie mieli od ponad 5 dekad. Polska drużyna w Berlinie będzie walczyła o finał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych po południu będą Francuzi. Trójkolorowi liczyli, że zmierzą się ze Słoweńcami, ale ci w środę odpadli z zawodów w meczu z Polską. Na wygraną, jednocześnie dobrą grę zespołową znów liczy trener polskiej kadry Igor Milicic. Mamy 12 zawodników, który każdy
nawet nie wchodząc na boisko, dają coś wielkiego dla tej drużyny i dlatego jesteśmy takim mocnym zespołem. Każdy ciągnie w tą samą stronę. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Ostatni raz Polska grała w półfinale w 1971 roku w niemieckim Essen. Podopieczni Zagórskiego przegrali wówczas z Jugosławią 75-100. Dość pogodnie będzie przez cały dzień, jednak w wielu miejscach na Pomorzu i na Podkarpaciu poranek jest deszczowy, a w Małopolsce także mglisty. Lokalnie intensywne opady oraz burze w najbliższych godzinach utrzymają się na wybrzeżu i tu będzie najchłodniej, do 14 stopni. W centrum około 17, a na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej 18. Wieje przeważnie umiarkowany wiatr w górach i nad morzem, dość silny, do 85 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Słońce w Warszawie zajdzie 12 minut przed godziną 19. No i mamy Dzień Bluesa, Światowy Dzień Kierownika, Światowy Dzień Fryzjera i Dzień Maszynisty. Jest co świętować. 8,5 minuty po 8. Dwie strony. Dwie strony to dziś Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pan poseł Jarosław Sachajko, reprezentujący Kukiz 15, Demokrację Bezpośrednią. Kłaniam się nisko. No to od razu bezpośrednio zapytajmy, co z tymi sędziami z sądami pokoju? Będą czy nie będą? Oczywiście, że będą. W poniedziałek było posiedzenie podkomisji. Za tydzień w poniedziałek ma być dokończona podkomisja, a we wtorek ma być komisja. Tam Pawła, zdaje się, Kukiza zdenerwowali ostatnio dziennikarze, czy też jeden z dziennikarzy, dopytując, co tam z tymi sądami pokoju. Czy kolejny raz nie został oszukany? Dokładnie, bardzo ładnie odpowiedział, wymieniając szereg ustaw, które już są podpisane przez pana prezydenta. Wkrótce będą kolejne, bo już są złożone ustawa o sprzedaży leków ziołowych przez internet, referendum lokalne. Jeżeli pani minister zechciałaby pójść do marszałka Sejmu, to byśmy poprawili ustawę, a właściwie nową ustawę o konopiach siewnych w Instytucie Łukasińskiego, bo już jest przygotowana. Potrzeba tylko kogoś odważnego, kto z resortu przekona marszałka do tego, żeby ta ustawa weszła, abyśmy zarabiali pieniądze. Bo w tej chwili duże pieniądze, że tak powiem, rozdajemy, a tak właściwie pomagamy
i przedsiębiorcom, i pomagamy obywatelom. Trzeba zarabiać pieniądze. Instytut zwrócił się do mnie z prośbą, aby taką ustawę przygotować. Z Ministerstwem Rolnictwa przygotowaliśmy taką ustawę. Jest uzgodniona z KPRM-em. Tylko teraz ktoś odpowiedzialny, chociażby z Rady Instytutu, powinien pójść do marszałka. Czyli co, dopytujemy panią minister, czy pofatyguje się do pani marszałek? No tak, tak chciałem to publicznie zrobić, przepraszam. No, proszę bardzo, ja panu pomogłem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Już ten temat żeśmy oczywiście omawiali. Instytut Łukasiewicza i dyrektor, z którym rozmawiałam, a raczej prezes Dardziński tutaj jest w temat włączony, ale myślę, że decyzje dotyczące tego, czy taki projekt będzie forsowany dalej przez parlament, musi zapadać w gremium politycznym na najwyższym szczeblu, a ja takim gremium politycznym na najwyższym szczeblu nie jestem. Nie wiem, czy ten temat był również poruszany z panem premierem Mateuszem Morawieckim, ale tutaj mogę zapewnić... naprawdę, tylko brakuje pani pójścia do marszałka. Nie wiem, czy mojego pójścia, czy bardziej z pana premiera rozmowy, bo tutaj myślę, że moja osoba może tego tematu nie załatwić bezpośrednio. I nie ma łatwo. No i dalej ten może projekt, który jest przygotowany. Ale panie pośle, uważam, że naprawdę możemy ten temat poruszyć ze stroną jeszcze tutaj pana, z osobą pana premiera Morawieckiego. 2600 kWh to dużo czy mało? To jest średnia mediana, która wyszła z obliczeń, jeżeli chodzi o zużycie w gospodarstwach domowych. Stąd jest to element, o którym wczoraj informował premier Mateusz Morawiecki w kontekście tarczy solidarnościowej. To jest pomoc, którą chcemy kierować do gospodarstw domowych. I bardzo często dziennikarze pytają, czy tyle wystarczy. Proszę pamiętać również, że w kontekście osób niepełnosprawnych, gospodarstw domowych 3+, tutaj zwiększamy do 2600 kWh. Ale tak jak już powiedziałam, no to jest mediana, która wychodzi nam z obliczeń i również z analiz, które przez ostatnie kilkanaście dni prowadziliśmy. Dodatkowo oczywiście oprócz gospodarstw domowych mamy firmy. Minister Waldemar Buda zapowiedział wsparcie, które będzie kierowane za pośrednictwem NFOŚ-u na kwotę 5 miliardów złotych. Mówimy tutaj o przede wszystkim hutach, o strategii też, o ceramikach, o płytkach. To są te branże, które są wpisane tak naprawdę w ramy w Komisji Europejskiej branż strategicznych. Panie redaktorze, my oczywiście możemy taką pomoc przygotować finansową, tylko musimy mieć zgodę Komisji Europejskiej, ponieważ ja jeszcze raz podkreślam, te branże, które wymieniliśmy wczoraj w ramach pakietu solidarnościowego, to są te branże, które są związane z przemysłem strategicznym, który jest wpisany w ramach programu Komisji Europejskiej. Każda dodatkowa pomoc finansowa musi być notyfikowana przez Komisję. Liczę na to, że po piątkowym szczycie ministrów energii, gdzie reprezentowała nas pani minister Anna Moskwa, ten temat dalej będzie kontynuowany. Panie ministrze, ja nie chcę deprecjonować w żaden sposób. Ja rozumiem, że przepis jest przepis i że kartka przyjmie wszystko. Natomiast powiem szczerze, trochę jestem skonfundowany, żeby nie powiedzieć inaczej. Kiedy słyszę, że przemysłem strategicznym jest zakład produkujący kafelki, płytki, a nie piekarnie. Panie redaktorze, taki temat trzeba poruszyć w Komisji Europejskiej. Zapytać się, dlaczego widzą płytki ceramiczne, huty, dlaczego widzą inne branże niż te, które są związane z sektorem małych i średnich firm. My jesteśmy gotowi jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii, żeby taki program przygotować. Tylko musimy mieć zgodę, aby te środki finansowe na to wydatkować. Ale wracając jeszcze do tych największych firm, które zatrudniają też dużą liczbę osób i o tym nie możemy zapominać, żeby w konsekwencji nie okazało się, że to bezrobocie będzie nam drastycznie rosło, to tutaj te 5 miliardów złotych szacujemy i planujemy również wydatkowanie za pośrednictwem NFOŚ-u tych środków już na przełomie października i listopada bieżącego roku. To jest 5 miliardów na 2022 rok. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłym roku, ale my jako resort jesteśmy gotowi do tego, żeby taki sam program stworzyć również dla sektora MŚP. Potrzebujemy zgody komisji. Panie redaktorze, budżet nie jest z gumy i tutaj jako politycy musimy patrzeć na inflację, PKB, zadłużenie państwa, a przede wszystkim na bezrobocie, bo to jest najgorsze, co może nas dotknąć. I trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że w tej chwili mamy prawie dwa razy wyższy budżet niż był za Platformy i PSL-u, a w przyszłym roku ten budżet będzie ponad dwa razy wyższy, więc te pieniądze w budżecie są. Dzięki również tym polskim przedsiębiorcom, którym w tej chwili powinniśmy pomóc. I kolejny nasz pomysł to jest dobrowolny ZUS, przynajmniej na te dwa lata trudne. Ale nasz pomysł znaczy się czyj? Kukiz 15, to jest przedsiębiorców. Pomysł PSL-u, panie pośle, pan się nie wygłupi. Nie. No, przecież od lat PSL mówiło o tym, że dobrowolny ZUS. Nie, jeżeli pan się cofnie, to zobaczy, że to był pomysł Kukiz 15 jeszcze z poprzedniej kadencji. Oczywiście PSL i słusznie, i bardzo się z tego cieszę. Razem z nami startując, również podpisał się Wy startowaliście razem z PSL-em.
Tak, my startowaliśmy razem z PSL-em, bo szkoda czasu na kłótnie, kto z kim i co to nam dało, ale ważne jest, żebyśmy w tej chwili rozważyli na te 2 lata pozwolić przedsiębiorcom wybrać, czy stać ich na płacenie ZUS-u, czy ich nie stać. No to ja w takim razie konsekwentnie będę mówił to, co mówiłem od lat. Wie pan, jeżeli się komuś daje możliwość, płacisz albo nie płacisz, to nie ma kogoś takiego, kto od razu dobrowolnie by płacił. Ależ panie redaktorze, proszę zaufać przedsiębiorcom, bo oni sobie zdają sprawę, że jeżeli nie będą płacili ZUS-u, to później będą mieli mniejsze emerytury. To nie są populiści naprawdę. Panie pośle, jeżeli dzisiaj postawimy pytanie, nawet nie postulat, prowadząc działalność gospodarczą, czy jednoosobową, czy w innej formie. Jeżeli dziś mógłbyś zrezygnować z emerytury, nie płacąc składek emerytalno-rentowych, czy w ogóle składek do ZUS, czy masz tego świadomość, czy się tego podejmujesz i czy z tego korzystasz? W większości przypadków odpowiedź brzmiałaby oczywiście, że tak. Wśród młodzieży oczywiście, że tak, ale przedsiębiorcy, którzy mają powyżej 40 lat, zdają sobie sprawę, że jednak emerytura przyjdzie. Więc naprawdę proszę zaufać rozsądkowi polskich przedsiębiorców, ale w tej chwili mówimy o 2 latach i w tej chwili jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy ta firma może istnieć lub może upaść z powodu dosyć dużych obciążeń. Panie minister, co pani na taki obciążeń? Że za pomysłem muszą mieć konkretne działania i efekty tych działań, więc myślę, że jeżeli taki pomysł jest, on jest w przestrzeni już dłuższy czas, to przede wszystkim powinniśmy poprosić o analizę i zastanowić się z panią prezes Gertrudą Uścińską z ZUS-u, ale również Ministerstwem Finansów, jakie to by miało efekty, jakie skutki maksymalne, minimalne. Ja się zgadzam z panem redaktorem, że jeżeli ktoś ma do wyboru płacić albo nie płacić, to wiadomo, że nie będzie płacił. Nieprawda, tak Soba, ale no, pani minister, dziękuję, bo są badania naprawdę, które mówią o tym, jaka część przedsiębiorców by nie płaciła, bo mamy Niemcy, przykład Niemiec. Projekt jest przygotowany razem z panem ministrem Abramowiczem. A były konsultacje zewnętrzne, takie na przykład z panią prezes Gertrudą Uścińską w ZUS-ie? Nie było takich konsultacji zewnętrznych. Potrzebne. To jesteśmy w domu. Nie jesteśmy w domu, bo wiemy, ile to będzie kosztowało. To będzie kosztowało od 6 do 12 miliardów, jeżeli byśmy się zdecydowali. Tylko to jest to, co powiedziałem. Albo będziemy mieć tych przedsiębiorców, albo oni upadną. Panie, to jest mniej więcej tak, jak od lat trwa taka dyskusja w przestrzeni publicznej i nie tylko w przestrzeni publicznej, żeby dać ludziom możliwość wyboru. Albo płacą tych 9% nieszczęsnych składki zdrowotnej. I tutaj ludzie mówią tak, ale po co ja mam płacić aż 9% składki zdrowotnej, skoro ja za 150 zł czy za 200 zł mogę sobie skorzystać miesięcznie z opieki prywatnej. Panie redaktorze, tu się totalnie nie zgodzę, bo to ładnie wygląda do czasu, aż ktoś nie idzie do szpitala, to albo prawda. Nie trzeba mu serca wymienić czy płuc. Więc takich tutaj nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie umierali na ulicy tylko dlatego, że są nieodpowiedzialni. Ale co do wysokości ZUS-u, to jeszcze... A co z wiarą w ludzi? Dlaczego pan od razu mówi, że są nieodpowiedzialni? Słucham, ja mówię o tym, że nie możemy pozwolić im umierać na ulicach i dlatego na 9% nie ma zgody, ale jeżeli ktoś chce mieć, i ja przypomnę o kolejnym postulacie Kukiz 15 o emeryturze obywatelskiej, żeby każdy, kto pracuje w Polsce, żyje w Polsce właściwie, powinien dostawać, tak jak chociażby w Kanadzie i kilku innych państwach, emeryturę obywatelską, a wszystko inne, co sobie odłoży, to ma więcej. Tak, żeby Polacy wiedzieli, czy będą inwestowali we własne dzieci, czy będą inwestowali w nieruchomości, czy we własną firmę, aby później na starość mieć dużo wyższą emeryturę niż taka, która pozwoli na przeżycie. Więc naprawdę tych rozwiązań gospodarczych jest dużo. Ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, bo to mnie przeraża, że politycy totalnej opozycji co chwilę mówią, żeby rozdawać pieniądze, a później płaczą, że jest inflacja. Pamiętamy to przy COVID-zie, kiedy ogromne pieniądze wrzucono na rynek, czyli 260 miliardów złotych. Przypomnijmy przy tym kryzysie za rządów Tuska, to było 1 miliard złotych, a później krzyczeli przez prawie rok, że inflację mamy, a sami się do niej przyczynili. I w tej chwili ci sami politycy nie mówią już tak o inflacji, tylko mówią, że trzeba wszystkim dać po 6 tysięcy złotych dodatku do źródeł ciepła. A dlaczego po 6 tysięcy, nie po 8? Ale oczywiście, no właśnie to jest ta aberracja i ja myślę, że to jest działanie po to, żeby wywalić budżet w powietrze i populistyczne opowiadanie. No więc... Panie ministrze, to może to jest rzeczywiście dobry pomysł. Dać każdemu podychu, bo to 6 to mało trochę, 8 to tak powiedzmy uśrednione. Dać każdemu podychu, rozwalić budżet i oddać władzę.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o emeryturę obywatelską, to myślę, że dzisiaj nie jest czas, żeby o tym dyskutować. Dzisiaj czas jest absolutnie kryzysowy i w ramach tego kryzysu musimy zażegnać wiele sytuacji gospodarczych, które niestety poprzez szantaż Rosji względem Europy, względem Polski, naturalnego sąsiada i też no, takiego pomocnika tak naprawdę, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, no, wykazuje się dużym impetem w stosunku do gospodarstw domowych i do firm. Więc dzisiaj skupiamy się na tym, aby ten okres jesienno-zimowy był jak najbardziej ciepły dla gospodarstw domowych pod względem właśnie finansowym. Stąd chociażby projekt dodatku węglowego, stąd również pakiet osłonowy przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stąd uwzględnienie wszystkich tych gospodarstw, które palą pelletem na kwotę prawie 4 miliardów złotych, stąd zamrożenie taryfowania cen gazu ziemnego na kwotę dzisiaj 10 miliardów złotych, stąd przedłużenie wszystkich tarcz antyinflacyjnych i stąd pakiet solidarnościowy. To są środki finansowe, które wynikają oczywiście i są tak naprawdę wyłożone z budżetu państwa. Dodatkowo mamy jeszcze program prefinansowania Krajowego Planu Odbudowy, kolejne umowy z ministerstwami podpisane, bo nie możemy doprowadzić absolutnie do stagflacji, nie możemy doprowadzić do wyhamowania inwestycyjnego, choć w niektórych stacjach telewizyjnych codziennie rano możemy usłyszeć o tym, jak bardzo w Polsce jest źle. No to nie w niektórych, stąd, to panie redaktorze, jedna, pani minister, stąd, ja bym wie jaka duża, no jednak duża, tak, to prawda. Stąd również tak naprawdę przedłużanie wszystkich form pomocy społecznej, szczególnie dla tych najsłabszych, mówię tutaj o 13 i 14 emeryturze. Temat emerytury obywatelskiej nie jest tematem nieznanym i o tym możemy rozmawiać, ale tak jak powiedziałam, w momencie, kiedy uspokoi się sytuacja tu i teraz, czyli no, niestety czas ekonomicznej wojny, wczoraj Donald Tusk w Poczdamie opowiadał, widocznie mu chyba wynikało z badań, albo mu jego eksperci, spin doktorzy przynieśli badania, z których wynika, że za mało mówi o relacjach międzynarodowych i za mało wspiera Ukrainę, za mało wspiera również Polskę jako naturalnego partnera po stronie ukraińskiej. To też pokazuje pewne zmiany mechanizmów funkcjonowania opozycji, ale tu i teraz musimy się skupić przede wszystkim na firmach i na gospodarstwach domowych. Zobaczymy, jak ten okres jesienno-zimowy będzie wyglądał, ale długoterminowe planowanie dzisiaj, czy jakiekolwiek takie większe globalne reformy w tym czasie, w którym dzisiaj jesteśmy, no wydają się absolutnie pozbawione sensu, bo tak jak powiedziałam, kryzys goni kryzys i on ma skutki uboczne, przede wszystkim oddziałujące na gospodarstwa domowe i firmy. Nowego wiceministra rolnictwa ma pani minister. Ja jestem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale w rządzie oczywiście ja mamy... Ale to kolega z rządu nowego teraz. Starego kolegę, tak, pan poseł Janusz Kowalski został wiceministrem rolnictwa. I rozwoju wsi. I rozwoju wsi, oczywiście. Proszę państwa, ja pytam akurat to nazwisko Kowalski rzuciłem między innymi w kontekście resortu rolnictwa i rozwoju wsi, ponieważ chciałem sobie takie podprowadzenie zrobić. Wieś gminna niesie, to jest to nawiązanie, kto tam z kim był, czy Kukiz z PSL-em, czy PSL z Kukizem, gdzie pan poseł Sachajko nam to wyjaśniał. Natomiast ta wieś gminna niesie, że ponoć Hołownia chce w wasze buty wejść w tej chwili. Jego ruch chce podzielić wasz los. Nie wiem, o czym pan myśli. Podejrzewam, że o koalicji z koalicją polską, ale to... Mówi pan tak, nie wiem, o czym pan myśli, od razu pan odpowiada, o czym ja myślę. Bo próbowałem znaleźć jakiekolwiek połączenie z naszymi poprzednimi tematami, a dosyć ważnym połączeniem z naszym poprzednim tematem jest projekt, o który będę dzisiaj o 12 uzgadniał w KPRM-ie, skróconego okresu amortyzacji właśnie na obszarach, gdzie jest duże bezrobocie i gdzie co ma amortyzacja wspólnego z Hołownią? Z Hołownią nic, z pieniędzmi, bo możemy sobie dywagować o całym świecie. Ważne jest, żeby były pieniądze, bo to, o czym mówiłem wcześniej, że mamy dwa razy większy budżet niż był za czasów Platformy, to są rozwiązania gospodarcze i uszczelnienie budżetu, co się zdarzyło. I trzeba dalej myśleć o tym wszystkim, aby ludzie inwestowali i rozwijali się gospodarczo. Stąd ten pomysł na skrócenie amortyzacji na tych obszarach, że tak powiem, biednych. To jest skalkulowane około połowę powiatów w Polsce, żeby z 40 lat skrócić okres amortyzacji do 5 lat. Wiecie państwo, na czym się dzisiaj robi najlepsze pieniądze? Już pomijając opał, czy w ogóle nośniki energetyczne, ale takie naprawdę prawdziwe pieniądze, na czym się robi. Jest to, powiedzmy, no, czy legalne, czy nielegalne, to jest sprawa dyskusyjna, ale tak rozmawiałem z człowiekiem, który ma doświadczenie, bo i kiedyś w skarbówce pracował, teraz zajmuje się zgoła czymś innym. Natomiast na czym dzisiaj robi się pieniądze większe, aniżeli kiedyś na tym nieodliczanym VAT-cie, czy odliczanym na lewo VAT-cie? Nie wiem, czy to będzie legalne, co pan powie, więc posłuchamy. Na częściach zamiennych, samochodowych, które w żaden sposób nie są, na przykład tak jak kiedyś, wymiana silnika wiązała się z obowiązkiem wbicia tego do dowodu rejestracyjnego na przykład.
No, nie wiem, czy pan redaktor ma rację, bo tu trzeba było zobaczyć, ile samochodów ginie. To już nie są te czasy, kiedy było wielkie złodziejstwo samochodów. No ale tu, jak pan zaprosi ministra sprawiedliwości, on dokładnie powie, ile tych samochodów ginie, bo to stąd by były takie biznesy. Rozmawiajmy o legalnych biznesach, dlatego też... Przepraszam, kręcenie na VAT-cie nie było legalne. Tak, ja wrócę... Zbogaciło budżet. Dzięki temu, że już tego nie ma, właśnie są pieniądze na te 13, 14 i pomocy w tej chwili przedsiębiorcom, ale oni dalej muszą się rozwijać i nie zgodzę się z panią minister, że teraz nie powinniśmy rozmawiać o rozwiązaniach gospodarczych, czy chociażby systemowych. Ja nie powiedziałam, że nie mamy o tym, o emeryturze obywatelskiej. A to jest rozwiązanie systemowe. Nie, to ja żeby... się skupiam na kryzysach przedsiębiorców, a nie na emeryturze obywatelskiej dzisiaj. To oczywiście ma pani do tego prawo, a ja mam prawo, mam nadzieję, jasne, nie zgodzić się z panią minister. Więc... No i skorzystał pan ze swojego prawa. Żartuję. Dlatego powinniśmy dalej myśleć, w jaki sposób polscy przedsiębiorcy mają utrzymać swoje miejsca pracy, bo ja pamiętam ten kryzys bezrobocia, 20% bezrobocia, kiedy pan Balcerowicz z dnia na dzień podniósł oprocentowanie z 30% do 90%, powodując totalny upadek polskiego przemysłu i wielką bezrobocie. Czy kto miał wtedy upaść, ten upadł, kto nie miał upaść, ten nie upadł. I wielkie pieniądze na dolarach robiono. Mam nadzieję, że pan Balcerowicz będzie bardzo długo żył w dobrym zdrowiu i pamiętał, co zrobił polskiej gospodarce i polskim rodzinom. No to teraz coraz częściej się mówi o tym, że trzeba będzie wprowadzić taką terapię wstrząsową a la Balcerowicz. Nie, to nie jest prawda. Wcale nie będzie trzeba tego robić, to co jest robione w tej chwili w polskiej gospodarce. To o czym mówiłem, ten balans pomiędzy zadłużeniem, bo w tej chwili zadłużymy po raz kolejny budżet, czyli będziemy my to spłacać i nasze dzieci, ale będzie z czego spłacać? Dzięki temu, że właśnie jest, że nie ma bezrobocia, firmy istnieją i mamy wzrost gospodarczy. To jeżeli że nie ma bezrobocia, to jeszcze są takie plany, że pensja minimalna ma rosnąć. Ja jeszcze słyszę takie głosy od razu. To jest bardzo dziwne właśnie. Ja jeszcze skończę tylko, że jeżeli byśmy się rozwijali... Znaczy, dziwne jest to, że te głosy wychodzą z ust ludzi, którzy zarabiają krocie. Dokładnie. Jeżeli się będziemy rozwijali w tempie 3% przez najbliższe 10-12 lat, a jest to bardzo prawdopodobne, bo rozwijamy się jak dotychczas dużo szybciej, to dogonimy w zarobkach Francję. I tutaj powinniśmy wszystko robić ku temu, żeby Polakom w Polsce się dobrze żyło, a żeby nie wracać do tych paskudnych czasów, kiedy trzeba było wyjeżdżać za granicę, żeby utrzymać rodzinę. No nasz Pragi akurat do Francji się no, nie jeździło. No trudne czasy, minister. Potrzebny jest stabilny rząd, stąd wzrost płacy minimalnej pomimo trwającego kryzysu i wojny. I jeszcze raz podkreślam, że skutki wojny ekonomicznej będą naprawdę długoterminowe. 3490 zł od 1 lipca, od 1 stycznia 2023, od 1 lipca 2600. To było konsultowane i dyskutowane też w gremium Rady Dialogu Społecznego pomiędzy pracownikami, pracodawcami, przedsiębiorcami. Oczywiście rozumiemy tutaj zdanie przedsiębiorców związane ze zwiększonymi kosztami utrzymania firm, ale również ta subsydiarność i pomocniczość, którą kierujemy do firm, ochładzając różnego rodzaju chociażby ceny związane z gazem ziemnym, taryfowanie na kwotę 10 miliardów złotych, o czym się bardzo mówi mało w przestrzeni, no to są takie elementy, które oczywiście nie zniwelują w 100% i nie pozwolą przejść suchą stopą całego tego kryzysu gospodarczego, ale na pewno odbiją się pozytywnie. Natomiast ja, taki jeden z wątków, który jest poruszany często podczas spotkań z przedsiębiorcami, dotyczy też roli jednostek samorządu terytorialnego. Szanowni Państwo, widzimy w dużych miastach szczególnie opuszczone lokale gastronomiczne, lokale sklepowe, rzemieślnicze i to jest element też włączenia, przynajmniej tak mi się wydaje, że w kontekście największego budżetu w Warszawie dla samorządu, warunków preferencyjnych dotyczących najmu lokali. Uważam, że to powinno być dyskutowane w gremiach samorządowych po to, aby odciążyć przedsiębiorców. NGO-sy, trzeci sektor, stowarzyszenia mają takie warunki preferencyjne, mogą za symboliczną złotówkę bardzo często takie lokale wynajmować, więc wydaje się, że dzisiaj w tej dobie kryzysu gospodarczego powinny samorządy jeszcze bardziej tak naprawdę wykazać tę solidarność, którą my wykazujemy. Ale jako samorząd rząd. Warszawski ponoć nie ma pieniędzy i ponoć cały czas jest stratny. No, panie redaktorze, dlatego na przykład my jako
centrala i władza centralna, tak planujemy budżet, aby on szedł na najważniejsze wydatki i różnimy się tym zdecydowanie od samorządu warszawskiego, który wydatkuje środki finansowe, tak jak powiedziałam, bardzo często na działania, które mogą być odłożone w czasie. Ja nie mówię, że one są nieważne. Działania promocyjne, działania związane z trzecim sektorem, zaangażowaniem fundacji, stowarzyszeń, z PR-em. To są takie środki, które moglibyśmy odłożyć na bok i skupić się na tym, aby pomóc przedsiębiorcom, bo ja niestety nie widzę, i o tym rozmawiałam chociażby też z Jankiem Śpiewakiem, ja nie widzę rozrostu firm rzemieślniczych w dużych miastach, nie widzę warunków preferencyjnych. Rozmawiam z małymi zakładami krawieckimi, które mówią, że te koszty utrzymania chociażby i wynajmu tego lokalu są tak wysokie, że nie będą w stanie już niedługo funkcjonować. I tutaj jest rola samorządu. No to w telewizji, o której pani mówi, a od której pani zaczyna dzień, rozumiem, panią usłyszy, że te właśnie rzemieślnicze zakłady, pani minister, to są nie zamykane ma... przez Prawo i Sprawiedliwość. No, no właśnie. Niestety i na przykład weźmy takiego szewca, zdaje się, z Poznania, mówił tam, że przez tych ostatnich 7 lat. Tak, a ja znam takich, co mówili, że w latach rządzenia PO, PSL naprawdę największa liczba, i to można też, to Janek Śpiewak ma badania na ten temat, gdzie można pokazać, ile firm rzemieślniczych niestety zamknęło się w latach rządzenia chociażby Hanny Gronkiewicz-Waltz w samej Warszawie. Ja mówię tutaj o skali całego kraju. Więc to jest temat, o którym powinniśmy rozmawiać, bo koszty najmu takiego lokalu są bardzo ważne. Pan poseł Seneko, wracając, do Warszawy, Warszawa ma taki budżet jak Kraków, Poznań i Gdańsk razem wzięte, więc to jest gigantyczny budżet. I pamiętajmy, że władza to jest również samorząd i rząd centralny, i samorząd również bierze ogromne pieniądze z naszych podatków. Dlatego zgadzam się całkowicie z tym, co pani minister przed chwilą mówiła. Wracając do tego, do przedsiębiorców, właśnie zwiększając płacę minimalną i średnią, 20% będą wyższy płacili ZUS. Dlatego ten dobrowolny ZUS, który dla przedsiębiorców, dla samozatrudnionych, wydaje mi się... Olga Semeniuk, dziękuję państwu i niech na Grzegorza Frączaka spadnie to odium. Jak za krótko, to właśnie on teraz powie. Z minutowym opóźnieniem zapraszam na serwis. Nie, ja tylko powiem, że minęła 8:30, bo minęła wprawdzie minutę temu, ale jednak. Zatem czas na informacje dnia. Zawsze świeże, zawsze aktualne. Michał Walczyk przed mikrofonem. Duże utrudnienia w ruchu pociągów. Część połączeń podmiejskich w Warszawie, a także niektóre regionalne i dalekobieżne zostały odwołane albo zmienione. Zostały godziny odjazdów. Opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut. To skutki poważnej awarii linii trakcyjnej, do jakiej doszło nad ranem na Stołecznym Dworcu Zachodnim. Pasażerowie powinni zapoznać się z nowym rozkładem jazdy, a także objazdami. Kolejarze honorują bilety kupione u innych przewoźników. W tej chwili nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta. Tarcza solidarnościowa, czyli m.in. zamrożenie cen prądu, tej zimy zapewni Polakom ciepło i energię. Tak mówi sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Wczoraj założenia pakietu wsparcia dla rodzin i przedsiębiorców przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Jeśli roczne zużycie prądu nie przekroczy 2000 kWh, opłaty nie wzrosną. Powyżej tego limitu kilowatogodzina będzie kilka razy droższa. Między innymi dla dużych rodzin oraz rolników limity będą obniżone do 2600 kWh. To wstępne założenia, nie wykluczamy zmian, tak powiedział w Polskim Radiu 24 szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Nie twierdzimy, że są to sztywne założenia. Jak to z założeniami bywa, czasami trzeba je modyfikować, weryfikować. Życie też weryfikuje. Nie wykluczamy, że będzie możliwość ewentualnych korekt. Oczywiście na plus tylko mogłoby być. Ale w tej chwili to są takie założenia na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach, w domach. Wczoraj z kolei Sejm wezwał Komisję Europejską do znacznego obniżenia ceny praw do emisji dwutlenku węgla. W przyjętej uchwale zaproponowano, aby ETS jako główna składowa ceny prądu został obniżony trzykrotnie z obecnych 90 euro za tonę CO2 do 30 euro. Jutro uroczyste otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. To szansa dla regionu, tak oceniał w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Umowa w żaden sposób nie zabezpieczała polskich interesów. Mało tego, ona była bardziej restrykcyjna, a przede wszystkim cały proces związany z transportem i rozwojem gospodarczym był w 100% kontrolowany, a przede wszystkim hamowany przez stronę rosyjską. To w żaden sposób nie mogło pomóc w rozwoju przede wszystkim portu w Elblągu, ale i całej Polski Wschodniej, bo przecież takie oddziaływanie będzie miał ten port.
Poranny gość Polskiego Radia podkreślił, że na otwarcie inwestycji wybrano 17 września. Tego dnia przypada 83. rocznica rosyjskiej napaści na Polskę. Jutrzejsze otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zakończy pierwszy etap budowy inwestycji. Planowo całość prac zakończy się w przyszłym roku. Uwaga na deszcz, burzę i silny wiatr na Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem oraz burzami, a także silnym wiatrem w województwie pomorskim. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, nie powinno padać. Temperatura na ogół od 13 do 18 stopni, tylko w regionach podgórskich Karpat nieco chłodniej, około 12 stopni. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Austrią Wiedeń 4-1 w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. To pierwsze zwycięstwo kolejorza w tych rozgrywkach. Tymczasem piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock pokonali FC Porto 27-23 w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W następnym meczu w grupie A Nafciarze zmierzą się na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Angelina Łysak i Jovita Wrzesień zdobyły brązowe medale z zapaśniczych Mistrzostw Świata w Belgradzie. Pochodząca z Ukrainy Łysak, walcząca w kategorii do 57 kg, pokonała Erce Bajaryny Dawa Cimek z Mongolii 10-6. Najważniejsze to, że ja byłam nastawiona na 6 minut walki. Wszystko się udało, no bo jak może nie udać się, jak ja mam ten medal. Druga z Polek, Jovita Wrzesień, w wadze 59, też wygrała z reprezentantką Mongolii Erdesuft Bat Erdene 4-2. Z kolei w Székesfehérvár trwają Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym, a w nich polskie sztafety kobiet i mężczyzn zdobyły srebrne medale. Natalia Dominiak i Oktawia Nowacka przegrały tylko z Litwinkami, a Kamil Kasperczak i Łukasz Gutkowski ulegli jedynie Czechom. Szwajcarski tenisista Roger Federer zapowiedział zakończenie sportowej kariery. Po raz ostatni wystąpi w rozpoczynającym się 23 września w Londynie turnieju o Puchar Lavera. Tymczasem Magda Linet awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Chennai w Indiach. W 1/8 finału wygrała z Rosjanką Oksaną Sielechmietiewą 6-2 i 6-0. Polscy koszykarze zagrają dziś w Berlinie z Francuzami w półfinale Mistrzostw Europy. Skrzydłowy Aaron Cel zapewnia, że zrobią wszystko, by wygrać. Na pewno bać się ich nie będziemy. Wiemy, że to kolejna kosmiczna drużyna. No ale będziemy nastawieni na pewno bojowo. Mecz z Francją będzie na pewno bardzo ciężki, ale o czym my teraz mówimy? My jesteśmy w półfinale. W półfinale już wszystko możliwe. Teraz już wszystko było możliwe. To jest naprawdę niesamowita historia. Początek meczu Polska-Francja o 17:15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Media.
Debata poranka. Doktor Bartosz Machalica, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry. Adam Borowski. Dzień dobry. Piotr Grzybowski, gdzieś na łącz. Dzień dobry. No, szkoda, że redaktora z nami nie ma. Jestem. Tak. Widzę, ale nie w studiu. Gdzie to redaktora wygnało? Albo wywiało? No, przyznam szczerze, że śledzę przygotowania do wyborów parlamentarnych w Republice Włoskiej. Wiele ciekawych obserwacji i komentarzy, które słychać dzisiaj. Myślę, że moglibyśmy to puszczać, tłumaczyć i prosić naszych polityków, żeby słuchali, jak taką debatę polityczną prowadzi się. Może tylko podzielę się jedną rzeczą, która myślę, że nawet była pewnym takim wstrząsem wczoraj wieczorem w debacie w telewizji, w kanale piątym bodaj, jak dobrze pamiętam, Giorgia Meloni, liderka Fratelli d'Italia, prawdopodobnie przyszła premier Republiki Włoskiej, była pytana, dlaczego nie występuje w mediach zagranicznych. Cytowany był CNN, Frankfurter Allgemeine Zeitung i tak dalej. Odpowiedziała bardzo prosto i bardzo tak, powiedział, szczerze. To znaczy, nie występuje w tych mediach zagranicznych, ponieważ musiałabym mówić źle o rządzie włoskim i źle o Włochach, które są źle zarządzane. A tego nie chcę robić, bo jestem Włoszką i Włochy to jest jakby centrum mojej orientacji i politycznej, i takiej, powiedziałbym, ludzkiej. Więc myślę, że to taka gigantyczna, to myślę, że jeszcze raz powiem, powinno być tłumaczone i myślę, że politycy polscy, część przynajmniej polityków polskich powinna słuchać. Redaktorze, debata debatą, jak to wiadomo, co kraj, to obyczaj. Według pana, kto wygra wybory we Włoszech? No prawdopodobnie koalicja Meloni, Salvini i premier Berlusconi. To jest wszystko na dobrą sprawę, w tą stronę idzie, ale to nie tylko moja opinia, nie tylko opinia publicystów, ale przede wszystkim włoskiej ulicy. Włosi, jestem niedaleko na północy Włoch, przerażenie, to znaczy zamknięte huty, szkła, słynne Burano, słynne szkło weneckie, te huty są zamknięte, ludzie są zwolnieni, rząd włoski nie czyni żadnych akcji pomocowych. Wczoraj spotkanie też z przedsiębiorcami właśnie bodaj Salviniego, którzy mówili, że dzisiaj pracują tylko po to, żeby zapłacić wszelkie świadczenia, nie mają żadnych przychodów in plus, żadnego zysku te przedsiębiorstwa nie generują, więc o ile widziałem w ubiegłym roku, bo też byłem, przyglądałem się, ta gospodarka troszeczkę startowała. Dzisiaj może turystyka wygląda lepiej niż jeszcze rok temu. Faktycznie inwestycje zostały poczynione w skali od ubiegłego roku do tego sezonu. O tyle przedsiębiorstwa faktycznie są w gigantycznym kłopocie, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, na których tak de facto Włochy stoją. A wybory we Włoszech kiedy? Proszę? Wybory we Włoszech kiedy? Przyszły weekend, przyszłą niedzielę. To jest jeszcze 10 dni, nie, 9 dni już zostało, jak dobrze liczę. A też ciekawa rzecz, wybory... O nie, redaktorze, redaktor się nie gniewa, ja wiem, z redaktorem to można by było spokojnie do 9, a tutaj jeszcze dwóch uczestników mamy w studiu. I o ile tak, wybory we Włoszech są niewątpliwie też ważnym tematem, chociaż szczególnie jakoś w mediach nie przebijającym się, o tyle pewnie ku zaskoczeniu wszystkich, też jakiejś satysfakcji, czy może braku satysfakcji, ale generalnie bez komentarza, przeszły wybory w Szwecji. Tak, znaczy rzeczywiście doszło do ciekawego rozstrzygnięcia w Szwecji. Znaczy tak naprawdę mamy powtórzenie wyniku sprzed 4 lat, tylko efekt jest trochę inny, bo wtedy ta koalicja zbudowana wokół socjaldemokratów miała jeden głos przewagi, tak, w Riksdagu, a teraz chociaż socjaldemokraci paradoksalnie uzyskali lepszy wynik i to nawet można powiedzieć, że dużo lepszy. Wygrała centroprawica. Tak, bo to na poziomie, jak się policzyło wszystko, to wygrała prawica, a główną partią prawicy stali się szwedzcy demokraci, którzy jeszcze niedawno byli izolowani po prostu na scenie politycznej jako taka partia ksenofobiczna, tak? I to jest ciekawe połączenie z Włochami, bo też ten przewidywany sukces pani Meloni też raczej jakoś nie budzi większych emocji, chociaż prawdę mówiąc jej
korzenie i agenda niewiele różnią się od tego, co reprezentuje pani Marine Le Pen, a wtedy to budziło wielkie emocje, a w przypadku pani Meloni nie ma, chociaż jej te linki, można powiedzieć, połączenia ze skrajną prawicą, jeśli chodzi o rodowód, są nawet silniejsze. Natomiast pani Giorgia Meloni jest przede wszystkim beneficjentką tego, że jej partia jako jedyna licząca się partia we Włoszech nie wsparła rządu Draghiego, tego rządu, który miał ratować Włochy przed kryzysem i dogadać się z Komisją Europejską. Do tej koalicji weszła Liga Salviniego, weszła Forza Italia Berlusconiego, ale ona jako jedyna była poza tym układem i teraz ma premię poparcia, tak? Jako jedyna, która nie wspierała rządu Draghiego i to zapewne utoruje jej drogę do zwycięstwa. Teraz się rozpoczęła taka akcja obłaskiwania pani Meloni, na przykład Hillary Clinton niespodziewanie wypowiedziała się, że, panie doktorze, że to jest, że to może trzeba jej dać szansę, że kobieta to zawsze dobra. Ale generalnie widać w Europie taki trend, że od lewicy odchodzi się na rzecz prawicy? Wydaje mi się, że to nie jest tak jednoznaczne. Tak naprawdę w tej Szwecji to jest ten sam wynik, tylko mandaty się inaczej podzieliły, więc tutaj zobaczymy, jak będzie Przepraszam, bo to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć Adamowi Borowskiemu. Tak. Wygrałeś, ale zająłeś drugie miejsce. Nie, chodzi mi o to, że tak naprawdę gdy wyciągamy głosy z urn, to mamy ten sam wynik, który był 4 lata wcześniej w Szwecji, tylko podział mandatów dał inną większość rządową. Zresztą to jest specyfika szwedzka, tam kilkudziesięciu lat ten rząd wisi na jednym, dwóch głosach. Ale to może wybory sfałszowali? Nie, oczywiście, że nie. Ale to z całą pewnością ktoś nie dopilnował, tak musi być. Nie, no w Szwecji właśnie jest taka kultura polityczna, że nawet jak się przegrywa jednym, dwoma mandatami, to się pani premier uznaje wynik wyborów i odchodzi, tak? Jedyne, co jej pozostaje, pani premier Andersson, to jakieś poczucie niedosytu, no ale tak to jest w polityce. Teraz no to idziemy do Adama Borowskiego, skoro tematyka międzynarodowa zawitała i dobrze, bo tematyka w ogóle nie poruszana, chyba że tylko w kontekście kto ma gorzej od nas, albo czy my mamy lepiej, aniżeli ci, którzy mają gorzej, tak? Mamy sytuację azerbejdżańsko-armeńską. Mamy do tego wszystkiego też ważny komunikat Chin i Rosji po szanghajskiej grupie jakiejś tam. I jak to będzie rzutowało teraz na całość? No, Azerbejdżan widzi słabnięcie Rosji. W ogóle państwa te posowieckie, prawda? Kazachstan, Kirgistan, te państwa azjatyckie tego południa byłego Związku Sowieckiego, które de facto są w pewnym stopniu uzależnione od Rosji. Tam nie ma granic tak naprawdę. De facto granicy Kazachstanu bronią wojska rosyjskie. Nikt nie lubi nadzorcy. Jakby nie patrzeć, nikt nie lubi nadzorcy. I myślę, że całe to południe bardzo się cieszy ze słabnięcia Rosji. Widać to... Azerowie zacierają ręce, że Azerowie z Armenii wojska jednostki zostały rzucone na Ukrainę. No tak i jest, wykorzystali wykorzystują to. Załatwiają swoje sprawy z Armenią. Mi osobiście bardzo żal Armenii, dlatego że no, z jednej strony była mordowana, Ormianie byli mordowani przez Turcję, mają tam odwiecznego wroga. Turcja bardzo mocno wspiera Azerbejdżan, prawda? Rejon Górnego Karabachu jest rejonem po prostu tym zapalnym, no Azerbejdżan chce wykorzystać słabość Rosji w tej chwili, zabrane wojska, żeby po prostu Armenię jak najmocniej osłabić i po prostu te ziemie po prostu przyłączyć do siebie. To z pewnością cały czas, jak ja byłem w Azerbejdżanie, w Baku, to tam się o niczym innym nie mówiło, tylko Ormianie to nasi śmiertelni wrogowie i musimy ten Górny Karabach koniecznie odebrać. To jest ich cel nadrzędny. No i
myślę, że będą dalej to realizować. Ja tylko na słóweczko wrócę do tych, o czym żeśmy rozmawiali, bo nie tak naprawdę, bo oczywiście to jest suwerenna decyzja Włochów, suwerenna decyzja Szwedów, natomiast martwi mnie ten sojusz Salviniego i dlatego, że to jest, to są ludzie, którzy no po prostu dogadują się z Putinem i z pewnością chcieliby zamrozić konflikt na Ukrainie po to, by powrócić do handlu z Rosją, do dobrych stosunków z Rosją i oni będą tym hamulcowym w wspieraniu Ukrainy do ostatecznego zwycięstwa. I to martwi. Natomiast nie dziwi zwycięstwo w Szwecji, dlatego że lata promowania przez lewicę, przez socjaldemokrację może tak, szwedzką tego multikulti, no doszło do tego, że tam, no wiemy, no całe dzielnice są, że tak powiem, niekontrolowane przez policję, regularne strzelaniny, które tam się odbywają, walki gangów, no to po prostu w tej spokojnej Szwecji, która wydawała się taką ostoją dobrobytu i dobrobytu i socjalu. I bezpieczeństwa. Socjalu i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, no musiały spowodować, prawda, odejście od tej polityki, pojawienie się tam siły, która no, zechce no, tą politykę zmienić. No przecież jednym z hasłem było, musimy skończyć, zlikwidować te strzelaniny na naszych ulicach. No to prawda? Dobrze, to teraz inne hasło po tym spotkaniu, do którego mi pomoże, szanghajska grupa? Organizacja Współpracy. No właśnie, po tej szanghajskiej, po posiedzeniu szanghajskiej organizacji współpracy, wspólny komunikat Rosji i Chin, że chcą pokoju i chcą ten rozechwianą sytuację na świecie stabilizować. Co to oznacza? Adam Borowski się śmieje, to zaczyna. Nie dobrze, bo jeżeli Rosja chce cokolwiek stabilizować, no to, no to oczywiście wiemy na jakich warunkach i wiemy, jak ustabilizowała sytuację na Ukrainie, wcześniej w Gruzji, w Syrii, no ona, a wcześniej jeszcze w Czeczeniu. No w prawda? Syrii to stabilizuje w dalszym ciągu. No tak, ciągle tam jeszcze nie zdołała do końca ustabilizować i Chiny to samo, prawda? Przez ta demonstracja siły, jaka się odbyła wokół Tajwanu, no z pewnością nie stabilizowała tam sytuacji i w tamtym regionie. Ja nie wiem, czy ten sojusz jest aż tak niebezpieczny, dlatego że no, Putin się pakuje w łapy chińskie po prostu w sposób niewiarygodny. Podobnie jak większość krajów afrykańskich, które mają taki dług w Chinach, że się w głowie nie mieści, na dobrą sprawę, to dzisiaj Chińczycy są właścicielami większej części Afryki. No to prawda. Prowadzą tą swoją politykę bardzo, że tak powiem, konsekwentnie. W kraju jest zamordyzm nie z tej ziemi, Falun Gong prześladowani i Tybetańczycy prześladowani, tam oczywiście żadnej policji, żadnej opozycji nie ma, natomiast rzeczywiście wykorzystując no, łamanie praw człowieka, bo tam pamiętam w 2008 roku robiłem wystawę Igrzyska Obłudy, kiedy miały być Igrzyska w Pekinie, to robiłem tam wystawę i tam no taka ilość łamanych, tam w ogóle nie ma żadnych praw człowieka, tam się dzieci wykorzystywało, to co były oficjalne dane no, organizacji pracy, że 80 milionów dzieci pracowało po $1 za tydzień. To nic dziwnego, że te towary były takie tanie. Z czego u nas dowcipkuje się w dalszym ciągu, mówiąc, że małe chińskie rączki. Małe chińskie rączki. A kontekst tego jest zgoła inny. Oczywiście. I jeżeli wychodzimy na święta i kupujemy jakieś tam świecidełka, czy na choinkę ozdoby, to wszystko to są chińskie, małe chińskie rączki. Prawda? Nie zastanawiamy się na tym, że to po prostu kosztem no, milionów ludzi, prawda? Doktor Machalica. Tak, znaczy te relacje chińsko-rosyjskie są niesymetryczne, bo jak się prześledzi to, co mówili przywódcy Rosji i Chin właśnie po tym szczycie, no to są trochę rozbieżne komunikaty. Znaczy Rosja wyraziła wsparcie wobec polityki Chin względem Tajwanu i potępiła tak wrogie działania amerykańskie, a w sprawie Ukrainy Chiny
Stwierdziły, że jest wiele pytań i wątpliwości. No to jest... I co to oznacza? Mnie się przypomina od razu taki stary jak świat dowcip, jak to na granicy rosyjsko-chińskiej spotkały się dwa kombajny. Mhm. Po oddaniu strzałów ostrzegawczych oba odleciały. Tak, no to rzeczywiście wygląda to tak, że Chiny jakąś kroplówkę wobec Rosji będą stosować, żeby ten system Putina się nie załamał, ale no nie zamierzają dużo inwestować swojego prestiżu i swoich interesów gospodarczych, bo wydawało się w pewnym momencie na początku, że Chiny mogą pomagać Rosji obchodzić sankcje, ale to się raczej nie dzieje, bo jednak chińskie firmy boją się tych tak zwanych sankcji wtórnych i że zostaną wypchnięte z amerykańskiego rynku właśnie zamieszanie się w tę wojnę rosyjsko-ukraińską. A tymczasem tak wieść gminna niesie, przepraszam za ten zwrot, ale go lubię, to nie ukrywam. To jest taka informacja, ja nie wiem, czy ona jest oficjalna, czy nieoficjalna, ale ponoć jest problem z produkcją F-35, bo któraś tam z chińskich części może być wadliwa. No to ciekawe. Redaktor Grzybowski. No kilka wątków w tych relacjach rosyjsko-chińskich. Ja myślę, że oczywiście dalej trochę żartem rywalizacja rosyjsko-chińska będzie taka, że Rosja będzie w tej rywalizacji zawsze druga, a Chiny będą przedostatnie. To można też trochę żartem powiedzieć. To jest faktycznie niewspółmierna różnica między gospodarkami i siłą polityczną, tak myślę, zrealizowaną przez gospodarkę. Europa z jednej strony, zresztą tutaj we Włoszech też widać to, że poparcie dla wojny, dla Ukrainy, także dla tych, którzy będą niedługo rządzić, dla Giorgi Meloni przede wszystkim, to Adam przed sekundką mówił, że niepokoi go Salvini, no ale to Meloni będzie prawdopodobnie premierem, panią premier rządu i to od nas zależy, jak wystawiamy tę wojnę, jak wystawiamy Rosję przede wszystkim. To jest nasza praca Europy Środkowej, żeby zmieniać, odkręcać ten obraz, który mają przynajmniej częściowo Włosi, na który Rosjanie zresztą ciężko pracowali latami. Ale wracając do relacji rosyjsko-chińskich, wydaje się, że bardziej Rosja potrzebuje tego mariażu, teraz takiego bym powiedział nawet teatralnego mariażu, bo siła Rosji cały czas się zmniejsza. Chiny będą wykorzystywały to i będą dominowały coraz bardziej gospodarczo. Mówił pan redaktor o Afryce, bardzo realne zagrożenie Europy. Dominacja w Azji Wschodniej, na w tym rejonie już bardzo bezpośrednio odpowiedzialnym, rejonie w cudzysłowie odpowiedzialności politycznej, jaką sobie przyznają Chiny, dominacja na obszarze Pacyfiku, no to są faktycznie wyzwania, które są ponadrosyjskie, nazwijmy to w ten sposób. I myślę, że świadomość także elit politycznych w Europie powinna następować. Nie wydaje się, żeby z kolei Chiny angażowały się militarnie, bo jak przypomnimy sobie z historii, to mało jest takich rzeczy, gdzie Chiny stały się fizycznie agresorem. Raczej dominacja następowała poprzez powolną, sukcesywną, planową ekspansję gospodarczą, przekupywanie różnych organizacji czy też sił politycznych, ale to chyba nie tylko jest domena chińska. Adam Borowski. No ale Tybet jest jednak dowodem na to, że Chiny używały siły. Ja przepraszam, ale kto dzisiaj pamięta o Tybecie? Kto? No właśnie, tak. Kto pamięta o gwarancjach integralności terytorialnej dla Ukrainy? Siła zawsze jest przed prawem. No tak to po prostu jest. Dwie osoby, które dzisiaj, a właściwie na przestrzeni ostatnich miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, z ust których słyszę o Ormianach, to Adam Borowski dziś i od lat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Kto mówi jeszcze o Ormianach? No tak, świat jest niestety brutalny, a nikt nie pamięta również już w tej chwili, pamięta się tylko o Czeczenach, bandytach, kadyrowcach, zdrajcach, prawda? Nikt nie pamięta i bardzo rzadko się mówi o ofiarach, które naród czeczeński położył, o ludobójstwie w Czeczenii, który zgotował Putin i najpierw Jelcyn, potem Putin, prawda? O tym naprawdę już nikt nie pamięta i no, świat jest tak brutalny, no tak skonstruowany. No, na szczęście zawsze jest parę osób, które o tym wspomnie.
wspomnie, jest zawsze parę osób, które zrobią jakąś wystawę, wydadzą jakąś książkę i że to jakoś będzie żyło. Ja tylko a propos Czeczenów wykorzystam, że tutaj jestem, bo jestem honorowym konsulem Czeczenii w Polsce, to Achmed Zakajew już jest, zaczął być przyjmowany również na salonach, bo do tej pory to Donald Tusk zrealizował to, co sobie życzyła Kreml i zatrzymał Achmeda Zakajewa, kiedy był w Polsce w 2010 roku na podstawie listu gończego ze spreparowanymi zarzutami. A jednak, mimo że nigdzie nie był zatrzymywany w Niemczech, w Parlamencie Europejskim, to w Polsce został zatrzymany, bo wtedy rządzący Donald Tusk do tego dopuścił po prostu. No. A teraz jest przyjmowany przez... Pamiętam, jak reżimowi z kolei też Łukaszenki wysłaliśmy listę... Dokładnie, no listę... Beneficjentów wpłat z Polski wpływających na ich kont. Tak, proszę państwa, niestety było. Zbliżamy się do 9:00. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Dobrego, doskonałego dnia życzę. Do zobaczenia i usłyszenia.